Dobry wieczór, meczyki. Witają Was bardzo serdecznie na żywo. Czekamy na powołania Michała Probierza na marcowe mecze reprezentacji Polski. Bardzo ważne marcowe mecze, barażowe spotkanie z Estonią, a następnie, mamy nadzieję, w razie zwycięstwa finał barażów na wyjeździe z Finlandią albo z Walią. I wszystko na to wskazuje, jeżeli ta tradycja zostanie dochowana, że już za kilkadziesiąt albo kilkanaście minut te powołania poznamy. My to wszystko omówimy specjalnie dla Was na gorąco. Witamy Was bardzo serdecznie w bardzo mocnym składzie. Mateusz Święcicki, ile serdecznie. Przyszedłem Dobry. dopiero przed chwilą. Przyszłem wcześniej, gdyż nie miałem co robić. Bardzo się cieszymy Mateusz, że jesteś, chociaż trwają pasjonujące spotkania. O tym też za chwilę sobie no pomówimy z udziałem reprezentantów Polski. Roman Kołtoń, Prawda Futbolu. Tak. Dobry wieczór. Wczoraj jeszcze w studiu Ligi Mistrzów, dzisiaj już tak. w studiu. Ubrałem się meczyku. odpowiednio do tej promocji, którą zrobiliście. Kolega święty wyszedł poza konwencję, ale też bardzo ładna bluza. Wręcz mu zazdroszczę tej bluzy. Nie, że ze swojej nie jestem dumny, ale... Z czasu tak. mundialu, na którym byłeś. 98, Roman. Piękno. A to jak zawsze pod prąd. I Tomasz Włodarczyk jest... Bez, bez bluzy człowiek. Bez bluzy, tak. jak zawsze gorący. Proste. <noise> bo bluza <noise> zakrywa bo <biceps. głosy> Bluza <głosy> zakrywa jego Chociaż nie, nie mówmy o anatomii, bo wczoraj show dał Roman Kosycki, prawda? w studiu Pozaatwu. Powiem tak, był. Roman Kosecki powiedział, że to jest bardzo ważne dla mężczyzny, także no i tak to jest. No, czyż nie? Zaprzeczysz? Nie, nie zaprzeczy, natomiast od razu mi się przypomniało, pamiętasz słynne zdjęcie Polaga z prawda? Panowie, pierwsza I, informacja, i pierwsza informacja. Już są te Ja powołań? już patrzę, jeszcze nie ma powołań, ale jeden z zawodników zgłasza poważny akces. Wojtas pisze do nas na czacie, jak zawsze czat obserwujemy. Musiałowski debiut w LFC i ja sobie sprawdzam na gorąco. Czym mnie tutaj Wojtas nie wypuszcza? Czy to nie jest jakaś prowokacja? Nie, to nie jest prowokacja. Mateusz Musiałowski zadebiutował. Widzę, że w mojej grupie prawdy futbolu też jest ta informacja. Mateusz Musiałowski, polski Messi. Czekaliśmy Pos polski na ten Polak. moment. Zadebiutował w barwach e, Liverpoolu. Na kwadrans przed końcem Liverpool prowadzi ze Sławią Praga 6 do 1. Po zwycięstwie 5 do 1 w pierwszym e, meczu. I wszystko na to wskazuje, że zagra w finale Ligi Europy. Ej, gdyby dzisiaj już nie zadebiutował, to nie wiem kiedy mi <laughs> Ale, ale rzućcie Zwróćcie uwagę, czyli tak: e, Connell, Elliot Musiałowski. Tak, a w, w składzie podstawowym jeszcze Conor Bradley, który został na boisku. Bobby Clark. I Bobby Clark, który został zmieniony. Coś nieprawdopodobnego. E, tak jest. Natomiast, trzy natomiast, minuty przed coś. tym jak... 3 ma minuty to coś, przed tym, jak... tak? a, a. Ma. Wszyscy się obawiali i to jest taki mit właśnie, że na koniec, bo wszyscy pamiętają, że w Dortmundzie jak kończył. Ale jak skończył? Było w dół, ale później było w górę wiosną nawet. Wyobraź sobie, żeby został i musiał to przebudować. Zrobiłby to? Z Oczywiście, że już wiadomo, żeby to zrobił. Panowie z tyłu zerkają na nas Michał Probierz i Robert Lewandowski, a więc ludzie, których zobaczymy i posłuchamy na żywo już za cztery dni w poniedziałek, 18 marca, kiedy rozpocznie się zgrupowanie reprezentacji Polski, na nim konferencja selekcjonera i kapitana Roberta Lewandowskiego, ale zerkają też na nas loga partnerów naszego programu, czyli Samsunga i Media ekspert. Co widzicie na moim kadrze bliskim? Co widzicie też na kadrze szerokim? Samsung i Media Expert to partnerzy naszego dzisiejszego programu. Natomiast nie tylko debiut Mateusza Musiałowskiego w pierwszej drużynie Liverpoolu jest wydarzeniem ostatnich minut dosłownie, ale też bramka Michała Skurasza w barwach Klub Bryche w starciu z Molde. Brugia długo miała problemy do przerwy prawie, że było 0-0, bo w doliczonym czasie Skow Olsen trafił na 1-0, ale ostatecznie wygląda na to, że pogromcy Legii Warszawa pożegnają się z ligą konferencji już na następnym rywalu, na następnej przeszkodzie, bo Brugia prowadzi już 3-0, a autorem trzeciego trafienia właśnie Michał Skuraś. Czy on dzisiaj znajdzie się wśród powoł powołanych? Szczerze, wątpimy. Natomiast no właśnie czas o tym podyskutować. Kilkanaście, kilkadziesiąt minut temu portal Łączy Nas Piłka wrzucił na Twittera taką graficzkę z informacją 90%. Te podania się, te powołania się ładują. Ty zapytałeś czy się renderują może po prostu. Renderują się. Może w formie graficznej. Może grafika, może w formie wideo zostaną ogłoszone. Pierwsze pytanie Tomku. Mhm. Dlaczego? Przed 23 albo nawet po 23 dopiero poznamy kadrę na barze. Jak ci się podoba ta nietypowa forma? Czy już zdążyłeś się do niej przyzwyczaić? Czy, czy to rozumiesz jej sens? Szczerze mówiąc, mi się nie podoba, ale to. W sumie już tradycja, od kiedy selekcjonerem jest Michał Probierz, bo od początku taka forma została przyjęta, że selekcjoner reprezentacji polskiej czeka na ten mecze jeszcze do zakończenia Ligi Europy, Ligi Konferencji Europy i od razu te powołania są ogłaszane. Moim zdaniem z takiego komunikacyjnego punktu widzenia, jakiegoś powiedzmy też ładu i składu, chyba lepiej by było, żeby to ogłaszać w piątek rano, ale okej, okay, taką sobie przyjęli formułę. Ostatecznie to chyba nikogo nie boli. Siedzimy sobie w zacnym gronie i będziemy to omawiali za dosłownie kilkanaście, mam nadzieję, minut. Z reguły to jest 23.10-15, już powinny te składy wskakiwać. Pewnie jeszcze szybki obchód, szybki telefon, SMS do lekarzy klubowych polskich zawodników, którzy dzisiaj grają, a więc co? Matikasz, Aston Villa, Nikola Zalewski. Bro, tak. Wyszedł w, w składzie podstawowym, tak. Podstawowym w składzie okej, okay, 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 bo zajęty trochę wywiadem z, z lewym, więc mm, nie miałem okazji spojrzeć na to spotkanie. No, i, I tak dalej, i tak dalej. no Musiałowskiego nie będziemy mieli w składzie. Pewnie skória też z, raczej nie zobaczymy na 99% na tej liście powołanych, więc szybkie dwa, trzy telefony i powinniśmy mieć już wszystko jasne. Myślę, że lista jest po prostu gotowa, ale trzeba się jeszcze upewnić, czy nie ma tych urazów. Po, po Najświeższych spotkaniach. Jeżeli chodzi o te spotkania, które zaczęły się o godzinie 18.45, to do ćwierć finałów Ligi Europy, czy też Ligi Konferencji, awansowali już Łukasz Fabiański po zwycięstwie 5 do 0 Strajburgiem, ale też siłą rzeczy nie jest rozpatrywany do, w kontekście reprezentacji Polski. Nasz już były reprezentant. Sebastian Szymański znowu w wyjściowym składzie Fenerbahce. Tym razem porażka z Royalem Unią Saint-Gilouas 0 do 1, ale po zwycięstwie 3 do 0 w pierwszym meczu Fenerbahce gra dalej. I Tomasz Kędziora. Całe spotkanie w barwach pałku, który pokonał Dynamo Zagrzeb aż 5 do 1. 5 do 3 w dwóch meczu po porażce 0-2 w pierwszym spotkaniu. Szymański, kędziora, czy tych piłkarzy spodziewamy się w powołanych? powołanych? Na 100% kędziora, nie wiem. Powiem szczerze, wątpię, ale. A ja bym się zdziwił, gdyby go nie było. W jednym z programów o tym mówiliśmy, patrząc na um, jego występy w Pałku, czyli liderze Ligi Greckiej. On gra absolutnie wszystko, gra na środku obrony z reguły. E, jest też z racji naturalnej pozycji opcją na prawą stronę, więc wydaje mi się takim uniwersalnym zawodnikiem z powiedzmy takim defektem, że Michał Probierz może mieć do niego na przykład uraz za ten mecz z Mołdawią, gdzie ta bramka po rzucie rożnym, no to był jednak błąd Tomasza Kędziory, ale wydaje mi się, że ta jego uniwersalność i przede wszystkim poziom, jaki obecnie prezentuje, kwalifikuje go do tego, żeby na tej liście być. A dużo, czemu ty Roman mówi myśli, że co dużo prawdy powiedział Tomek, i muszę powiedzieć, że to nie jest opinia, bo znam opinię Tomka, ale ja miałem okazję rozmawiać z Tomkiem Kłosem, 69-krotnym reprezentantem Polski kilka dni temu. I on w ogóle jest przekonany, że po pierwsze powinniśmy grać czwórką. Po drugie, że kędziora to musi być w ogóle w tej kadrze ze względu na to, że w ogóle jest właśnie wszechstronny, o czym mówi Tomek Wodarczyk, że może grać prawego obrońcę, może grać prawego środkowego. A pamiętacie, on nawet za Santosza zagrał w trójce środkowego, prawda? To był mecz z Niemcami. To było zresztą dziwne, bo w meczu z Niemcami grał środkowego, a w meczu z Mołdawią grał prawego w trójce. Okej. Okay. Tomek przypomniał sytuację z, z tym stałym fragmentem gry z Mołdawią. Moglibyśmy też wrócić do Mołdawii, katastrofalnego meczu, ale to tam akurat Kryminem zawaliła cała, cała obrona. Ale wszyscy tam zawalali przy tych bramkach, wiesz tam był ciąg wypadków pod a, tytułem spiel. jak nie ten to tamten, a jeszcze ten się przyłączył, a tamten jeszcze coś dopowiedział. Ja w ogóle miałem wrażenie, że na przykład mało się o tym dyskutowało, bo troszeczkę inni piłkarze byli, ale przy wszystkich trzech bramkach jakiś zastrzeżenie Zastrzeżenia do siebie mógł mieć. Wojtek Szczęsny nawet. A do jednej to już w ogóle generalnie to był jego błąd, ale nawet do dwóch innych mógł mieć zastrzeżenia. Oczywiście tam inni popełniali albo jeszcze większe błędy, albo w to był ciąg wypadków. Natomiast co do kędziory, wiecie ono. Taka strata bramki, zobaczcie, jaki jest, jak jest blok obronny w dwóch spotkaniach. On jest niezmieniony między meczem z Wyspami Owczymi a Mołdawią. Przecież to jest ta sama trójka w tych spotkaniach: czyli jest Kędziora, jest Peda i jest Kiwior. I przystępujemy do meczu na naszym narodowym: tak? jest Kędziora, Peda i Kiwior. No ale widzimy, co się dzieje. Peda za chwilę już nie jest tak postrzegany przez Michała. Ja go zapytałem ostatnio o, o Patryka Pedę, że y, czy on postrzega, że to było ok, że to, było, że to się sprawdziło. On tego broni, bo mówi, ale wiesz, w, w sumie ma rację, no bo ok, było to szalone powołanie nawet z dzisiejszej perspektywy, gdzie, gdzie Spal walczy o utrzymanie w Serie C, no brzmi to ab ab abstrakcyjnie w kontekście reprezentanta na przykład ale czy Peda coś zawalił akurat w tych meczach, w których zagrał? Wydaje mi się, Co? że nie na wyspachowczych wręcz. Nie, przeciwnie nie chcę atakować zagrał. Pedy. Nie mam żadnego Więc intencji, zdaniem, żeby atakować PEDE. Nawet nie mówię, że przez ciebie, ale ogólnie deprecjonowanie go w tych meczach, w których zagrał? Moim Słuchaj, zdaniem, jest nie. Bardzo pikowany. racjonalizował to Michał probierz, bo powiedział, że reprezentacja to jest też tu i teraz. I jest tak trochę, że to y, ta dyspozycja tu i teraz. Oczywiście to jest drużyna, to jest pewna y, liderzy, jest pewna hierarchia, pewna struktura. Na temat hierarchii też rozmawiałem z Michałem Probierzem I tu mnie troszeczkę zaskoczył, muszę Wam powiedzieć, bo y, ja się nie spotkałem z takim podejściem, że troszeczkę hierarchia jest jakby y, trochę niezależna od. Y, Teraz trenerzy mówią o tej strukturze, ja mówię taktyce, ale to nie wiem, które słowo jest lepsze. Dla mnie bardziej naturalne jest taktyka. W zależności od taktyki, tu kolega Radek mnie poprosił już nie, z 10 dni temu, jak ogłosiłem swoją tak. błyskę szóstkę prawda? i czekam. Ciągle, cze Zobaczymy na ile masz ją ze sobą, to tam, Ma, Mam. Ja to listy... czekam na jedno nazwisko, muszę to podnieść. Proszę bardzo. Później pokażemy ten tak, przykład tak, Romana Kołtonia precyzyjnie. Dojedzie ta kamera? I, y Ciężko, ale później to dojedzie. Doj zobacz, już jedzie. Dojedziemy. jedzie. Maszyna ruszyła. To jedzie do nas Walia. Jest tutaj, na trzecim miejscu. To brawych obrońców, czy też machadłowych. No, 10 dziesię temu było, że... A, jak zareagował, ale, to, a, zobacz, jak go ale to nie był przeciek. To Sebastian był, Staszewski twierdzi, że będzie na liście Słuchajcie, powołany. ja to z... Będzie racjonalne. z Michałem, słuchajcie, z Michałem tak, to nie jest tak, że z nim nie można normalnie rozmawiać, bo można i na przykład jestem praktycznie powołany, że będzie, przekonany, że, przekonany, przekonany. że będzie powołany moder. Po rozmowie z Michałem yy, i to rozmowie... Z przez... tego co wiem, moder będzie na 100%. Byłem po Nawet rozmowie telefonicznej wyszędzie. dwa tygodnie temu. Ja to w sumie napisałem na X-ie, ale tyż, ja nie mam takiej śmiałości jak mm. kolega Wodar, który jak już coś ja wie. Ja to... mam tylko śmiałość wtedy, kiedy jestem pewien. A, okej. Okay. No, ja byłem pewny, ale napisałem tak, że wydaje mi się, że, 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 że moder będzie powołany. Słuchaj, y, natomiast jak gościł naprawdę futbolu, kiedy w sobotę, no to też jak widać, że on tam pojechał, żeby go powołać. Wiecie, to jest trochę tak, czujesz gościa, on ci nie mówi tego wprost na antenie, tak, e, e, że powoła Modera, ale czujesz, że cała jego narracja, całe jego działanie służyło temu, żeby się przekonać, czy ja mogę tego super piłkarza powołać w naszych warunkach. Tak, tak zresztą Moder mówi, że jest gotowy, prawda? Jeździli do niego tyle razy, doglądali go z każdej strony. I sam probierz się Sebastian wybrał. Sebastian Mila najpierw został przydzielony wręcz do takiej, e, powiedziałbym, obserwacji indywidualnej. Jeździł do niego kilka Razy byli cały czas na telefonie jeszcze przed tym, jak on nawet wchodził w taki bardzo mocny trening, żeby no, mieć z tyłu głowy, czy on zdąży. Kiedy wiadomo było, że Moder już w poprzednim roku zaczyna grać najpierw w Premier League 2, a później dostał ostatecznie swoje szanse też, szanse też od Decerbiego. No to zintensyfikowały się te podróże do Anglii. Ostatnio, Michał Probierz, buty ty informowałeś o tym ile? Z dwa, 3 tygodnie temu. No To był jasny sygnał. Moim, zda moim zdaniem czy... wtedy już Moder mógł usłyszeć, że zostanie powołany. Jeszcze panowie informacja. Weszło czterech piłkarzy z ławki jest 79. minuta, Brighton prowadzi jeden do zera z Romą, Moder się nie podniósł. Tak, prawda, natomiast grał myślę, w Premier League. Jest to tak? tak jako niepotrzebne ewentualne ryzyko, tak w meczu, w którym już straty nie odrobią. Natomiast grał ostatnio w Premier League, zagrał naprawdę nieźle, grał na takiej prawej dziesiątce. Oprócz tego, że mógł nie skończyć tego meczu. Ale wiesz co, ale ta tak, bardzo sytuacja. W drugiej, w drugiej połowie, ale miał też pierwszy od ponad dwóch lat celny strzał, po dośrodkowaniu głową, po dośrodkowaniu zrzutu wolnego i grał naprawdę nieźle. Dobrze współpracował z prawym wahadłowym, z grającym za nim środkowym obrońcą. Wyglądało to całkiem obiecująco. Poprawcie mnie, ale dla mnie ta sytuacja przekonuje, że on się nie boi. To jest, bo to, no, rywalowi nogi. Ale nie, tak, poczekaj, to no futbol to... Ja nie kontaktu, jestem, Słuchaj, ja nie jestem za, za brutalnymi tak, tak, faulami, tak, żebyśmy tak, to tak, dobrze tak, zrozumieli, tak. Nie odstawia tak. nogi. O. Ale na koniec futbol ciągle i wciąż pozostaje grą fizyczności, kontaktu, starcia, zaangażowania, wejścia czasami w ślizgiem, prawda? Nie wiem, chodzę z synkiem sześcioletnim na treningi i trener mówi, tylko nie w ślizg. I takich kusi, żeby wjechać w ślizgiem. To zawodowców też kusi, żeby wjechać czasami w ślizgiem tak I ja akurat uważam, że moim zdaniem nie chciał skrzywdzić. Chciał bo walczyć o piłkę, spóźnił się, trafił, ale no nie boi się. To też jest ważne, bo jest coś takiego po takiej kontuzji, jak gość nie gra od kwietnia 2022 do listopada 2023, bo tyle, meczu, tyle miesięcy go nie było na boisku w meczu o stawkę. No to, no, to, no to naprawdę jest czasami się zastanawiasz. Czekamy na Jakuba Modera w reprezentacji. Tomasz Wodarczyk przekonuje, że będzie powołanie dla Kuby Modera. Jak mówisz Mateusz, on sam przekonuje zresztą w rozmowie z kanałem Zero. W Zero tak. jestem, jestem gotowy na, do gry w reprezentacji Polski. Kto wie, może nawet od początku. Kilka spraw organizacyjnych. Zerkamy na czat. Michał Duryński pisze Moder po kontuzji jest słaby i gra piach. Zupełnie nieprawda. Panie y, Michale, kolega kibic w wczorach pytał, ale już widzę, że komentarz wycofany. Chyba się rozmyślił, może się dowiedział. Kto to ten w desie i okularach. To może kolega się, a, się raz nikt, przedstawi. A to nikt, nikt <laughs> ważny. Ale Kibic wczorach no, wycofał ten komentarz. Nie zawracaj sobie głowy. Tak jest, nie zawracaj sobie głowy. Trzecia sprawa: Staszek 10. Pozdrawiam potężne meczyki, łapeczka i oglądamy. To jest bardzo dobry apel. 4400 osób ponad jest z nami na żywo, a tylko 100 łapek w górę. Chociaż sobie odświeżę, bo może mam nieaktualne dane w tej kwestii. Bardzo was zachęcamy do polubienia naszego programu do Udziału w dyskusji. Wielu z Was pyta, yy, kiedy te powołania. Czekamy. 23.10, 15, może 23.20. Pewnie po zakończeniu wszystkich tych, o właśnie, ładują się. Pewnie po zakończeniu wszystkich spotkań Ligi Europy i Ligi Konferencji, ale chyba nie zakładamy, że na przykład Bramka Składawska-Nikoli Zalewskiego. Tak. teraz sprawi, że Michał Probierz będzie szybko wymazywał tutaj. A to byłoby dobre? Usuwał jednego i powoływał nagle, nagle drugiego. A czasami no, ze zmianami. No, no, pojawiły się też świeże problemy, czyli chociażby kontuzja Patryka Dziczka, która go wyklucza z tego, co słyszę z udziału. W marcowych meczach reprezentacji Polski, więc w porównaniu do listopada czy wcześniejszych decyzji Michała no to zwalnia się miejsce w środku pola. Czy to będzie na przykład miejsce dla, nie wiem, tarasa? Romańczuka czy może inne rozwiązanie wybierze selekcjoner reprezentacji Polski być może Kałuziński, który gra w Antalia Sporze bardzo przyzwoicie jest bodajże w top 3 według Y-Scouta defensywnych pomocników jeśli chodzi o ranking tych pozycji natomiast no mamy w głowie jednak że Michał Probierz jako były selekcjoner U21 też o młodzieżówkę dba i, tak czuję, że Kałuziński może pójść jednak do, do młodzieżówki, a nie zdziwiłbym się, gdyby na przykład właśnie w miejsce takiego dziczka mógł wskoczyć Romańczuk. Wtedy pewnie byśmy mieli na defensywnym pomocniku Slisza Szymańskiego Damiana i być może Romańczuka. Zobaczymy. Natomiast Romańczuk w formie niewątpliwie ekstraklasowej jest, czy reprezentacyjnej. No to trudno powiedzieć. On jedno spotkanie. Wiesz co, mi brakuje trzeciej szóstki. Ja bym wziął trzecią szóstkę. Ja tutaj tak to rozpisałem. Pod hasłem dwie szóstki, ale bym się zastanowił, czy któregoś z wahadłowych nie skreślić. Nie wiem, właśnie, czy będzie 25, czy 26. Duża dyskusja, z tego, co też gdzieś się słyszałem, żeby ostatecznie chyba jednak postawić na 26. Patrzyłem na kadrę Walii chociażby. Oni wzięli, czy powołali 28 zawodników na ten, ten dwumet Wszyscy liczą, że dwumecz w Walii też się podobnie jak my nastawiamy, że okej, okay, Finlandia do odhaczenia i się widzimy z polską w finale w Cardiff. Tam jest 28 osobowa kadra, Prowierz nie chcę bardzo powiększać, natomiast można spodziewać się, to też nie będzie zaskoczeniem, jeżeli będzie czwórka napastników, no i jednak wydaje mi się, że może na tej czwórce, w tej czwórce zabraknąć Milika, że będzie to jednak Lewandowski, Świderski, Buksa i, i Piątek. Natomiast to są przewidy. Oczywiście na pewno Michał Prowiesz w porównaniu do tego pierwszego etapu, kiedy zaczynał, jako selekcjoner reprezentacji Polski, ma moim zdaniem nieporównywalnie lepszą sytuację. Przede wszystkim ma nie, w nieporównywalnie lepszej formie Roberta Lewandowskiego. Jak robiliśmy taką grafikę, od kogo wymagamy więcej, od kogo wymagamy. Nie wiem, szczególnego wpływu na reprezentację podczas tego dwóch to wskazałem na Lewandowskiego, bo chciałbym, żeby był to jego ostatni taniec albo wstęp do ostatniego tańca w reprezentacji, taki wspaniały, jeżeli to w ogóle będzie ostatni turniej Roberta Lewandowskiego. Natomiast jest jeden problem, dlatego, że Ktoś, kto wydawał się zawodnikiem w rosnącej dyspozycji, będącym coraz lepszym i coraz bardziej wpływowym, chociażby przez pryzmat Opaski Kapitańskiej, Piotr Zieliński, jest tylko duchem, jest cieniem samego siebie. I na pewno, Tomek, jeżeli zwrócimy uwagę na. na... Głębie składu, to Michał probierz ma więcej opcji do wyboru i ma na przykład ustabilizowaną sytuację w obronie, bo tam ma zawodników, czego nie miał, on no, Peda się wziął z czego? z braku, po prostu, z biedy, jak to mówi serdeczny przyjaciel Romana zbiegnie Zbigniew Boniek. Więc tutaj Michał Probierz, moim zdaniem, nie ma co narzekać, to znaczy, nie ma takiego żadnego argumentu do narzekania, że, że los potraktował go bardzo, bardzo mocno, jeżeli chodzi o kwestię sytuacji kadrowej, piłkarzy, sytuacji zdrowotnej, bo spokojnie moglibyśmy na każdą pozycję. Dobrać, myślę, że dwóch zawodników, chociaż nie wszyscy byliby konkurencyjni, ale tym, skład mamy głęboki. Pytanie o Arkadiusza Milika, hmm. bo bardzo dużo tych pytań na czacie. Czy w ogóle wyobrażasz sobie obecnej sytuacji jego klubowej powołania dla tego napastnika? Ja nie ja boję się o jedną rzecz, że Michał probierz Arkadiusza Milika traktuje w kategorii napastnika numer 5 ze względu na, na swoje osobiste wybory. I on ma do tych wyborów jak najbardziej prawo. Arkadiusz Milik jest zawodnikiem, który nie strzela goli regularnie. Ja myślę, że on jest takim zawodnikiem momentu. ostatnią bramka z Atalantą, wcześniej czekali na gola w seria od października, Radek, no to umówmy się, że jest to jednak zbyt długi rozbrat ze strzelaniem. No i w międzyczasie był ten słynny mecz w Coppa Italia, kiedy zdobył trzy bramki. Ale to nie jest regularność, po pierwsze regularność gry, bo na ile byś potrzebował Arkadiusza Milika. Ja rozumiem, że gdybyś miał 15 minut, coś strasznie nam tu pyka, jakiś telefon, nie wiem gdzie on jest schowany panowie. Ja, ja też nie bo, wiem. Bo, bo, bo to nic z tego. Ty sobie mów. Bo to, ja zza, to jest nic. Ja <laughs> telefonu. Tu Halo? Jest te... o, właśnie. Micha... Michał Probierz. <laughs> tu, te... tu jest jakiś telefon i jakieś to informacje przychodzą. Przy czy to nie jest telefon od Michała Probierza? Gdybyśmy, gdybyśmy zrobili taką średnią minutę Arkadiusza Mielika, to nie byłoby to, to 60-70. Myślę, że to jest problem prawda, z regularną grą. To na pewno dobrze, panowie, ze spraw bieżących, troszeczkę też autopromocji. Mamy taki piękny dzień, że dzisiaj na nasz kanał wjechała świeżutka, jeszcze ciepła rozmowa yes. z Robertem Lewandowskim. Ale zanim to, zanim wydawca sobie fragmenty tej rozmowy przygotuje, żebyście też kapitana reprezentacji posłuchali przed barażami, no to jeszcze jedna informacja sponsorska: Pomelo. Katering jest partnerem naszego programu. Wy to już dobrze wiecie. Nieraz się tutaj pojawia. Dieta pudełkowa z szerokim wyborem menu. Na naszych widzów czeka specjalny rabat więcej w opisie filmu, ale dodatkowo pasjonujący konkurs, w którym 5 osób może wygrać 5 dni diety za darmo. Wystarczy odpowiedzieć na jakże proste pytanie, ale kreatywne odpowiedzi będą doceniane. Który z piłkarzy powinien mieć swoje danie w cateringu dietetycznym i jakie to powinno być danie? Szczegóły znajdziecie w linku w opisie. Najciekawsze odpowiedzi zostaną nagrodzone pięciodniową, darmową dietą. Ty już masz jakiś pomysł? Ale piłkarz nie reprezentuje. A ty kasz powinien mieć kaszę, tak? Myślę, że Kamil Glik powinien coś mieć, ale coś ze swojego Albo... menu musiałby nam powiedzieć. To <laughs> Albo Salmon Salamona. Zupę chmielową. Czyli łos... salmon, salamona. salmon salamona. Nie, myślę, Brawo. że Włosoś salamona. Nie, myśl... Brawo, myślę, że chłopaki ze Śląska mogliby mieć swoją roladę albo kluski, to kamiglik jest ze Śląska i tak, tak dalej, moglibyśmy poszukać. Na pewno. Lewy ma już się... swój catering, więc ostatnio nawet zaprosił całą drużynę sprostowani na kolację, na obiad FC Barcelony. Od tamtej pory pięć zwycięstw, trzy remisy, natomiast nie dopytałem, co co tam oni? akurat... Szkoda, że tak w reprezentacji nie, 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 nie poszło, do... jak wziął tych swoich kolegów do, do swojej restauracji. To żeśmy Właśnie, no, to myślę, Robert musi zabrać zapas kulek mocy na zgrupowanie reprezentacji z Katalonii. No dobrze, dzisiaj łączyłeś się z Katalonią? Nie, wczoraj. Dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj. dzisiaj. I dzisiaj ta rozmowa została wyemitowana. Jest do obejrzenia na naszym kanale. Już teraz pierwszy fragment, my się później do niego odniesiemy. Słuchamy, Robert Lewandowski. Czujesz ciężar, ty, miejmy nadzieję, tego dwumeczu, przynajmniej na początek Polska-Estonia, ale liczymy, że to będzie oczywiście dwumecz. Powiem szczerze, że jak właśnie usłyszałem, tak chyba jak zapowiadałeś o tym, że te baraże jaki to jest ciężar, dopiero tak pierwszy raz tak, sobie, tak pomyślałem o tym w ten sposób. Nie, wręcz, wręcz przeciwnie, oczywiście, znajestysz sobie, jak są to ważne mecze. Oczywiście dwa, bo mówi to, że ten baraż pierwszy jakby u siebie wygramy, będziemy grali w finale i też go wygramy, ale nie nie, nie staram się podchodzić do tego meczu jako ciężar, wręcz przeciwnie, jako wyzwanie, które, które stoi przed nami i tak do tego podchodzę. Więc właśnie nie chcę o tym, nie, chcę, nie będę się na pewno nastawiał jako ciężar, tylko wręcz przeciwnie, jest to wyzwanie, do którego trzeba stanąć i, i po prostu wygrać dwa mecze. Nie ciężar. A wyzwanie, mówi Robert Lewandowski, o marcowych barażach. Kiedyś jeden z moich przełożonych mówił, nie marzenia, a cele. A tam Nawałka. Motywacyjnie, to nie był mój przełożony. Motywacyjnie podchodzi do tematu Robert Lewandowski. Używał tej frazy, tak. Używał, tak. Tak jest. Zwracacie ma... uwagę na to, co się dzieje w Leverkusen. nie marzenia, a cele. Tak, tak jest. Leverkusen no. 2-2. Patryk w 93 no. minucie uratował skórę aptekarzom. Nie notują pierwszej porażki w sezonie. Będzie dogrywka w meczu z Karabachem. Razem. Karabach prowadził już 2 do 0, a drugiego gola strzelił grając w dziesiątkę. W 72. minucie dopiero kontaktowy gol. W 93. Patryk Szyk na 2-2. Dobrze, że nie gramy z Czechami. Tak sobie słuchajcie, I w pierwszym meczu też Karabach prowadził 2 do 0, prawda? Więc to tak też jest już nieprawdopodobne. nieprawdopodobne. Natomiast, natomiast jeszcze słowo o tym wywiadzie Właśnie. Roberta Lewandowskiego, do którego Was serdecznie zachęcam. Więcej tam było mimo wszystko Barcelony niż reprezentacji Polski oraz tego, co się działo w ostatnim czasie. Tego na przykład, jak rozwija się pał Kubarski, który oczywiście wszystkich zachwyca. Nieprawdopodobny był ten mecz z Napoli także ze względu na jego, jego świetne rozegranie, rozrzucanie tych piłek. No to Lewy mówi, że nie tylko tam Witora Roque rozwija, ale również właśnie dużo z Kubarsim trenuje, powiedzmy takich bodychecków, gdzieś cały czas się sprawdza fizycznie z tym zawodnikiem, cały czas stara się go w ten sposób motywować do, do pracy. No i wydaje mi się, że takie Mocne słowa, mocna deklaracja ze strony Lewandowskiego, że on się nigdzie nie wybiera, no bo też często prasa, dziennikarze, choć lewy tutaj zawęża, że to jest wąskie grono takich plotkarzy hiszpańskich, że, że wysyła go już gdzieś do Arabii Saudyjskiej albo MLS-u, a on mówi: Nie, moja sytuacja jest jasna, ja w przyszłym sezonie gram dalej w Barcelonie i się na pewno nigdzie nie wybieram. Więc wydaje mi się, że to jest mocne pod tym względem, że, że żadne pieniądze zarabi czy z Ameryki go go nie skuszą, a tu raczej dość na chłodno podchodzi. No, tu nie spodziewałem się jakichś wielkich deklaracji ze strony Lewandowskiego i baraży. Bo Ale prostu... wiesz to padło takie zdanie, że jeżeli jest moment, w którym możemy zacząć gdzieś tam od nowa, to to jest ten moment, jest takie poczucie w tej reprezentacji. Gdzieś czuć, że jest dobry vibe między natomiast kapitanem też, a selekcjonerem. Oj, natomiast też pokazałem mu takie liczby, że jakby one grają przeciwko nim, bo słuchajcie, Prawie trzy lata, dwa i pół roku czekamy na to, aby reprezentacja Polski na jednym zgrupowaniu wygrała dwa mecze o punkty. Ostatni raz to się zdarzyło w 2021 roku: San Marino i Albania. Wcześniej, właściwie później 2022 rok, dwa mecze z rzędu wygrane, ale na dwóch różnych zgrupowaniach o punkty. To był właśnie baraż. Ze Szwecją, następnie graliśmy w Lidze Narodów z Walią. To były dwa takie spotkania, które gdzieś nastrajały nas dobrze na początku tej kadencji. Czesława Michniewicza, natomiast później, no to jest kurczę katastrofa, że my dwóch z rzędu meczów o punkty nie potrafimy wygrać. Ale gdzieś zrzucał to trochę Robert Lewandowski, mówi, że to jest historia, to są jakieś tam dane, na no które. No, to liczby Ale... nie grają, natomiast. Ale też nie kłamią. Też nie kłamią. Wiadomo. Panowie. Mhm nieprawdopodobne nie katastrofa tak takiego słowa użyłeś to jest to co przeżywa teraz Karabach. 98 minuta chyba yeah. Bayer a, tak. Leverkusen nawet grywki Patryk trick no, przypomina Ej, trochę mecz Borussia Dortmund Balaga też ich dojechali. Tak, i tam i z pomocą zakrywali. sędziego. Nie wiem, jak tutaj to to wygląda. Gol Santany tak? dla Borussia tak, gol Dortmund. Mocno kontrowersyjny. Tak, Patryk Szyk. No, życzymy Robertowi Lewandowskiemu w barażach przynajmniej jednego takiego występu, gdzie na przestrzeni pięciu minut ma dwa trafienia. A teraz wróćmy jeszcze raz do rozmowy z lewym i posłuchajmy, bo ty go zapytałeś o nie, nazwiska niektórych piłkarzy łączonych <laughs> z reprezentacją. Między Jest bardzo. Między lubięca. innymi kandydat Romana, kandydat wielu Polaków, a więc Dominik o, Marczuk a. Co o nim wie, czy wie cokolwiek Robert Lewandowski? Jeszcze raz słuchamy. Takie nazwiska, jak słyszysz, nie, wiem, Dominik Marczuk, Wojciech Hajda, Mariusz Malec. Mam wrażenie, Michał, probierz lubi tak wrzucić do, do, do stawu kilka, kilku debiutantów, kilku młodych zawodników, przynajmniej do, w tej dyskusji z mediami. Wiesz o kogo chodzi w ogóle? To, i, I jak ty patrzysz na takie nowe twarze w reprezentacji? Mam być szczery. <laughs> oby, oby. <laughs> to powiem ci po pierwszych treningach, okay. Jeśli pojawią się takie osoby. Nie no nie będę, nie będę oszukiwał, że znam te osoby doskonale, wiem jak grają, bo tak nie jest i e, myślę, że żeby. Nie oglądasz autobusów. Oczywiście, auto trener. trener ja, ja, nie mówię, ja nie chcę powiedzieć, bo ja nie znam na tyle jakby polskiego rynku, żebym mógł oceniać piłkarzy ani nie analizuję go też. I tak to jest rola trenera. E, więc w czymś, jeśli nie wiem oczywiście czy takie osoby się znajdą i czy, czy znajdą się, ale jeśli się znajdzie ktoś, kto teoretycznie nie jest nazwiskiem jakby znanym albo który się gdzieś tam o, o osobą w pamięci pozostał, no to widocznie na boisku musiał pokazywać coś, co trenera przekonało, a ja będę mógł powiedzieć, więcej, pewnie jak go dopiero pierwszy raz zobaczę, bo no to dla mnie będzie wartość, po której będę musiał opowiadać i jakby no to, to jest trenera decyzja, trener, trener m, selekcjonuje piłkarzy I jakby no trzeba mu zaufać. Robert Lewandowski pozna tych piłkarzy, ewentualnie nowych, potencjalnych debiutantów na zgrupowaniu. Wtedy im się przyjrzy, oceni i wyda. Natomiast takie werble możemy powoli opinię. łączyć. bo dochodzą nas głosy, że za moment już pojawi się lista. Powołany. To jeszcze na spotkanie a, a tych... z Estonią, jak na razie. 6 dni, wiem. 21 godzin, 47 Dzień minut rozbawiam. do meczu Polska-Estonia, ale już dosłownie kilka minut do powołań Michała Probierza na to spotkanie i na drugi mecz barażowy. Oby barażowy, a nie towarzyski. To jest specjalny live. 6 tysięcy osób jest z nami na żywo. Już za chwilę tutaj, kiedy tylko się pojawią, przedstawimy wam, a później omówimy powołania. Słuchaj, to jeden reprezentant Polski kiedyś nam powiedział, że. On sobie nie zawraca głowy analizą nazwisk po jednym powołaniu. To znaczy, że dla niego jedno powołanie przez pryzmat występów reprezentacji i wielu właśnie tych zgrupowań, to wyrobił sobie taką opinię, że jedno powołanie nic nie znaczy w przypadku młodego zawodnika. Że przychodzi, okej, okay, jesteśmy otwarci. Traktujemy go jako pełnoprawnego reprezentanta, ale zbyt wielu było takich, którzy przyjeżdżali już nigdy nie wracali, albo wracali raz i już nigdy później nie wracali, że nie traktuje ich z jakąś taką wiesz, szczególną uwagą. Więc... No co więcej, dzisiaj został podany przykład piłkarza, który nawet został powołany, nawet zagrał dwa razy w pierwszym składzie i nie wiemy, kiedy. Następny raz wróci. To już jest w ogóle wyższy level. Patryk Peda, bo, bo o nim mówię. Kolejny pechowiec, Patryk Dziczek, może też. Tylko tutaj nie decyzje sportowe, ale w listopadzie wypadł przez URAZ. Teraz znowu może wypaść przez URAZ. A w październiku też dwa mecze tak. w pierwszym składzie. A patrz potencjalnie, jaka może być droga Tarasa. A tymczasem mamy oficjalnie powołania jest na martwe skupowanie. I my pan panowie czytamy w bramce Marcin Bułka, Łukasz Skorupski i Wojciech. Szczęsny. W obronie Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński. To jest pewnie niespodzianka. Ola, Paweł. Ola, Gra bardzo mało. Mati Kasz. Paweł Dawidowicz. Jakub Kiwior. Tymoteusz Puchacz. Bartosz Salamon i Sebastian Walukiewicz. W pomocy Przemysław Frankowski. Liczymy w międzyczasie panowie, ilu tych piłkarzy. Kamil Grosicki. Dominik Marczuk. Jakub Moder. Jakub Piotrowski, Taras Romańczuk, Bartosz Sliż, Sebastian Szymański, Damian Szymański, Nikola Zalewski i Piotr Zieliński. Długa lista pomocników i do tego czterech napastników: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek i Karol Świderski. Nie ma. Arkadiusza Milika. Nie ma Bartłomieja Drągowskiego, który wiemy, że jest kontuzjowany. To było już z góry zapowiedziane, więc trójka bramkarzy nie jest dla nas zupełnie niespodzianką. Czyja obecność tą niespodzianką jest, panowie? Ja uważam, że w tak szerokim składzie który Michał Prowierz powołał, nie ma niespodzianki. 27 ostatecznie, jeśli się nie pomyliłem, tak szybko licząc, z 27 zawodników. Niespodzianka to by była, gdyby na przykład Marczuk znalazł się w wyjściowym składzie reprezentacji na jakiś mecz. Ja uważam, że jeżeli chodzi o kwestię takiego szerokiego, głębokiego składu, nie ma w Polsce żadnych kontrowersji. W tym przypadku dlaczego? Dlatego, że my mamy jednak bardzo wąską i ograniczoną grupę piłkarzy, więc tutaj nie dopatrywałbym się żadnych sensacji w tych powołaniach. Sensację uznałbym gdybyśmy mieli jakąś nieoczywistą postać w składzie wyjściowym na Estonię. Szoku, że absolutnie moim zdaniem w tych powołaniach oczywiście nie ma, no bo tak, Roman przewidział Marczuka, potwierdził go też Sebastian Staszewski. My w Pogadajmy o piłce zasygnowali, zasygnalizowaliśmy bardzo mocno, że Taras Romanczuk może się w tym składzie finalnym znaleźć i to się potwierdza. Natomiast no z perspektywy minut, Mateusz, no ty jesteś najbliżej seria, no to mhm. zdecydowanie Bartosz Bereszyński. Tak, on... Tomasz Kędziora na przykład versus Bartosz Bereszyński, no to wydaje mhm. mi się jednak, że, że to jest Pewnego A rodzaju, nie ma. Kengiory Kengiory nie ma. Nie ma. To z, z, zwróć uwagę, 921 minut w Serii A. Czyli może uraz jednak za, za, za te błędy z Mołdawii? Może 14 meczów do tej pory w rozgrywkach ligowych, 12 w składzie podstawowym i ostatni raz zagrał od pierwszej minuty dopiero w lutym. Więc no, jednak mówimy o kwestii miesiąca. Oczywiście Empoli się podniosło i ja rozumiem to powołanie dla Walukiewicza. Ono jest racjonalne, bo on jest w bardzo dobrej formie i myślę, że, że ostatnio te komplementy są w pełni racjonalne. A tak, nawet wiesz, widziałem taki chyba krótki wywiad Brankiniego. Jego agenta Nie? z Gianluką Di Marzio, On też wydaje mi się tam wysyłał taki sygnał, że spodziewamy się oh właśnie powołania dla Walukiewicza. On teraz zaczął grać, a myślę, że to też jest taki plan na niego, że Empoli miało być mimo wszystko dla niego rozgrzewką, żeby pójść wyżej, zwłaszcza gdy masz za plecami tak potężnego agenta. Zresztą już można wyczuć pismo nosem, że coś z Filipem Marchwińskim też w stajni Branki niego się dzieje. Pamiętajmy, że jego kontrakt... Z Lechem się kończy latem. Jeżeli wyląduje w serie A, to nie będzie żadnym zaskoczeniem. Ale... Jeżeli wyląduje w Empoli, to myślę, że nie będzie żadnym zaskoczeniem. Nie, bo... że może wyżej wyląduje. Tak, bo oni się Pamiętaj, na pewno Pamiętaj, że ma dobry wiek doświadczenie w europejskich pucharach i nie zdziwiłbym się, to byś musiał wylosować mi klub lub go szybko przeanalizować, który taki mocniejszy, powiedzmy z takiej szóstki, dziewiątki klubów, seria ja, takiego piłkarza jak Marchwiński mógłby, poszu mógłby po poszukiwać. To, no, Torino mogłoby go chcieć, bo to jest taki klub typowy, środka tabeli. No Ale wracając do Walukiewicza, wiesz, bo to jest, ja mam wrażenie, taki talent, z niespełnionym, zrealizowanym potencjałem z różnych powodów. Myślę, że w głównej mierze zdrowotnych, bo historia jego urazów, które go wyhamowywały, też na pewno jest... Taka dosyć niepokojąca, i ani nie podbił Kaliari, ani przez długi czas nie wydawało się, że będzie zawodnikiem, który postawi taką polską flagę na boisku w Empoli, i powie, ja tu jestem zarządzającym formacją defensywną. Natomiast ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące na pewno są jednymi z lepszych w jego karierze. I gdybyśmy tak spojrzeli na Sebastiana Walukiewicza, to ja uważam, że to jest właśnie obrońca, który by się idealnie w reprezentacji sprawdził przy regularnej grze, chociażby z jednego powodu, poza siłą fizyczną. Tej nie można mu odmówić, poza agresją w grze, to jest też zawodnik, który nie robi tak zwanych elektrycznych gitar, kiedy ma piłkę z nogą. I to go wyróżnia na tle, myślę, innych defensorów. Sebastian Walukiewicz może zagrać w reprezentacji po raz pierwszy od listopada 2020 roku, czyli grubo od ponad trzech lat. Ale powiem więcej, Taras Romanczuk może zagrać w niej po raz pierwszy od marca 2018, czyli od sześciu... Lat. Roman, twoje pierwsze reakcje, twoje pierwsze wrażenia Wiesz, na to, to, tak to, co widzisz. 27, jeżeli dobrze liczymy, powołanych. Słuchaj, ja tak patrzę na, na to swoje zestawienie, które przygotowałem ci przecież ad hoc. Tak? Mm. Napisałeś na grupie chyba w niedzielę wieczorem, a w poniedziałek mieliśmy international level. I wydaje mi się, że jako o 22. coś takiego napisałem ci, ale to w kwadrans. I moje jakby zestawienie wynikało z tego, że ja znam składy Michała Probieża z meczów Wyspy Owcze Mołda, Czechy, Łotwa. I na koniec pytaliście mnie kilka razy już, jakie jest moje zdanie. No to trener nie może wyrzucić do kosza pracy, którą wykonywał w październiku, w listopadzie, tak? Mógł się pomylić co do niektórych. Poza tym on sam tłumaczy, że jest moment, tak? Jeden piłkarz jest w górę, drugi w dół, jeden gra, drugi nie gra. Wtedy był straszny problem z graniem obrońców. Stąd jakby decyzja o tym, że Kędziora czy PEDA zaczynali nawet w pierwszym składzie, nie jako powołani piłkarze. Natomiast Dawid. Dawidowicz na przykład. Ja nie wiem, czy on nie zacznie w pierwszym składzie, Dawidowicz. Mhm. Mi się, ja, ja tu mam przymiarki różne, kadrowe, sobie tutaj rozpisuję. Natomiast ja, ja pokażę jeszcze raz do, do, do kamery, jakby można, tą pierwotną zestawienie, które ci wysłałem. To tutaj skreśliłem tylko jednego piłkarza, Wdowika. Prawda? Marczuk jest. Dodałem Romańczuka, to co Tomek informował już jakiś czas temu, że ten Romańczuk się pojawi. Bartosz Bereszyński jest niespodzianką. Jest niespodzianką, natomiast ja się zastanawiam, co powoduje, po pierwsze, doświadczenie, to bym powiedział, jednak ogromne doświadczenie. Bereszyński to jest facet wielkiego doświadczenia, też reprezentacyjnego, a w takim momencie to się może bardzo przydać. Pamiętajmy jedną rzecz, że też pojawiały się informacje, że że będzie szukał tego doświadczenia, nie wiem, przez Linę Tego, prawda? Mhm. Natomiast... Czy na pewno jeździli go obserwowali w momencie, Słuchaj, kiedy nie konfuzjowany wątpię. był jeszcze Damian Szymański, pamiętajmy, i zastanawialiśmy się, czy on zdąży się pokazać przed powołaniami. On nie dość, że wrócił bardzo szybko, to jeszcze chyba w pierwszym spotkaniu od razu trafiło do siatki, więc to jest niezwykle Tomek, ja tu, interesujące. Ja tu pokażę wam takie zestawienie, które przygotowałem, ale właśnie nie, muszę zacząć od trójki, bo pierwotne ustawienie Michała Probierza to jest, wiecie, tam były nawet dwie szóstki, dwie dziesiątki na Wyspach Owczych. no różne, ale generalnie jest jeden, trzy, pięć, dwa. Tak. I Michał Probierz strasznie się oburza, jak ktoś mówi, że on nie ma tego jakby pierwotnego zestawienia. On zaznacza od razu, że my mamy trzy, cztery warianty i my mamy hierarchię na pozycjach w trzech, czterech wariantach, ale się oburza, bo do mnie dzwonił, ale chyba pomylił akurat Marka Koźmińskiego z Arturem Wichniarkiem, bo Artur Wichniarek akurat go chwalił. Powiedział, że to jest jedna z nielicznych rzeczy, za które chwalę Michała Probierza, że właśnie wiadomo, że jest trójka wahadła, prawda, i da Bóg dwóch napastników. Chociaż Wichniar mówi, że można jednym grać, byle dobrze grać w ofensywie, a nie, że na dwóch, ale okej. Okay. Ja uważam, że ten drugi napastnik zawsze Lewandowskiemu też pomaga, i wydaje mi się, że sam Robert Lewandowski sygnalizuje co rusz, że powinien być drugi napastnik obok niego, bo to inaczej mu się gra, prawda. Natomiast ja tu pokażę takie zestawienie, zobaczcie. Bednarek, Salamon albo Dawidowicz, Kiwior, Frankowski tu jest na prawym wahadle, Zalewski na lewym, jako wielki wygrany listopada. Wszystko wiem, w klub mhm. możemy sobie zaraz omówić, ile gra, ile nie i minuty. Środek pola dla mnie jednak zwycięzcą tego listopada i w ogóle to, 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 Dziczek tu zaczynał. Pamiętajcie, tu Dziczek zaczynał z Mołdawią w pierwszym składzie, wyszedł. Dziczek, nie, nie sliz. Sliz wszedł w przerwie. Sebastian Szymański i Zieliński, no chyba nie do wyjęcia są ze składu ci dwaj piłkarze. i świder z lewym. Natomiast zobaczcie, chodzi mi po głowie zmiana ustawienia na czwórkę, e, i to mnie natchnął Tomek Kłos, e, bardzo, bardzo wyraźnie dyskutowaliśmy, on się upiera. E, pamiętamy, że Czesław Michniewicz też czwórką z Szwecji rozegrał, i wtedy kasz jest tutaj, kiwior jest naturalnie lewa obrona, dwójka środkowych powiedzmy Bednarek Dawidowicz, ale to też nie jest zła. Dwójka środkowych obrońców. Frankowski jest wtedy prawym pomocnikiem. Masz możliwość wystawienia Zalewskiego albo Grosickiego jako prawego, e, lewego pomocnika. E, natomiast no pytanie, drugi napastnik, czy środek pola jest kluczem, że na przykład Piotrowski podwieszony pod Lewandowski. Jest Sebastian Szymański w tym ustawieniu. Dlaczego go skasować? No zginął. <laughs> Za Piotrowskiego, Szymański będzie ok. Ale słuchaj. Piotrowski ma swoje atuty. Nie, no, o, o, trzeba w, w listopadzie w podstawowym pokaż, no, ja cię, słuchaj, ja cię trzeba będę bronił. Trzeba przedstawić to alternatywne to rozwiązania. Ja to się, rozumiem. to jest na pierwszy mecz, rozumiem. Słuchajcie, no na koniec ja myślę, że tak. to jest bardzo życzeniowe. Nie wiedzimy, no, że tak w, będzie. Mi się wydaje, że na pierwszy mecz, jak nie będzie dwóch napastników, to się bardzo zdziwię. Jak nie będzie Sebastiana Szymańskiego, to się nie bardzo zdziwię. Musimy zdziwi. grać dwoma napastnikami w, w Estonią. To nie ulega wątpliwością. Poza tym, jak, jak Natomiast mówisz. ja tu już myślę, wiesz, na koniec wychodzisz w Helsinkach albo w Cardiff, tak? Musisz walczyć z. Moim środek. zdaniem będzie szachowanie siłami. Nie wyjdziemy, nie wyjdziemy na galowo z Estonią. Mam takie wrażenie, że Michał Probierz na niektórych pozycjach będzie starał się zawodników nie Nieco oszczędzić albo przykryć nasze wszystkie, e, powiedzmy, atuty, najsilniejsze strony. Czy to jest dobre podejście? Mam wątpliwości, bo jednak. A mówi co innego. Tak, że jednak będzie nagalowo A, a w, w, w ze wiesz, Tomek, czego ja się obawiam? Tak. Ja się obawiam. To, to, taki, to, taki bo... Ja się cieszę. To <laughs> ja się cieszę, bo my już mieliśmy mecz z Mołdawią, tak. gdzie w, wiesz. Myślimy, że wykorzystaliśmy limit naszych błędów. Nie chciałbym, żeby ze Stonią się to powtórzyło. Ale takie odsuwanie wiesz, tego, tego składu dobrego, zapewnienie sobie. Ja uważam, w pierwszej połowie można to zrobić e, składem galowym. E, 3-0, tak. 2-0, tak, dobrze. I, dobrze. Zmieniamy, zmieniamy lewy do bazy, dobrze. Zmieniamy zawodników. To trochę mi przypomina sytuację na Euro 2012, jak Cristiano Ronaldo miał być ostatnim wykonującym rzut karny w meczu z Hiszpanią. No i nie, nie dotarł do tego rzutu karny. I później już zawsze wykonywał pierwszy, pamiętacie, m.in. z Polską. Więc ja uważam, że nie ma co myśleć o tym drugim meczu. Bo ja się obawiam takiego no, radek podejścia, no, dlatego że jeżeli będziemy koncentrować się na spotkaniu numer 2 to skończymy jak Włosi z Macedonią. Najlepsze Ale Michał... na świecie, każda drużyna na świecie, która chce osiągać wyniki, budować jakieś, jakieś zgranie, jakieś automatyzmy, swoją taktykę, swoją wizję, która ma dużo więcej czasów na treningi i na jakby rozwijanie tej wizji przez cały sezon, gdzieś po 10 miesiącach sezonu nadal tłucze co trzy dni ten sam skład. Ja Podstawową jedenastkę. A my. Chcemy po czterech dniach treningów, piłkarze się nieznający, nie wiemy co chcą grać, chcemy jeszcze kombinować teraz na Estonię tak. i ukrywać swoje atuty jeżeli jakiekolwiek mamy przed Ale, potencjalnym yy, tak, i rywalem jeszcze, w finale. I, I jeszcze wiesz co mnie bawi? Panowie, no. tak, tak zwane ukrywanie atutów, jakby nasz rywal w drugim meczu był głupi i nic o nas nie wiedział. wiedział. Przecież nas, nas prześwietla w taki sposób, że, że dzisiaj każdy wie o wszystkich wszystko. Tak Panowie, jest mamy komentarz Michała Probierza do tych powołań w, hmm. w wersji audio z tego co słyszę. Hmm. W każdym razie na 100%, więc teraz słuchamy, za chwilę się odniesiemy. Dokonaliśmy optymalnego na ten moment wyboru. Przeanalizowaliśmy wiele alternatyw. Przez kilka miesięcy wraz ze swoimi współpracownikami obserwowaliśmy szeroką grupę zawodników, by podjąć właściwe decyzje. Nie było to łatwe, ale uważam, że piłkarze powołani na marcowe zgrupowanie są tymi, którzy w najlepszy możliwy sposób pasują do naszej aktualnej koncepcji. Bierzemy pod uwagę wielu zawodników. I każdego z nich doceniamy. To, że ktoś nie znalazł się dziś na liście powołanych, nie oznacza, że drzwi do kadry narodowej są dla niego zamknięte. Rywalizacja jest cały czas w toku i bacznie przyglądamy się postępom poszczególnych piłkarzy. Wiemy, że wszyscy reprezentując Polskę na arenie międzynarodowej zostawiają na murawie całe swoje serca. Obecnie mamy jasno określony cel, jakim jest awans do tegorocznych mistrzostw Europy, i wierzę, że w tym składzie personalnym jesteśmy w stanie go osiągnąć. Przed nami trudne wyzwanie, lecz przy maksymalnym zaangażowaniu i koncentracji, a także bezcennym wsparciu kibiców, awans jak najbardziej jest w naszym zasięgu. <noise> Knikał praktycznie na lektora, ale, ale, audiobooku. Ale przeczytał to. Pięknie przeczytano. A wybuchnęłaś różna inteligencja. Ale co? Ale co? Kamery nie ma PZP, nie się wyjdzie. Poczekajcie, wyjaśnię. Nie jesteśmy pewni, czy to był głos. <laughs> ale ja kręcasz, kręcasz się nie Ale ja się Kręcacie na stół z majsterki. <laughs> panowie w reżyserce. Tam. Poczekajcie, poczekajcie. Panowie, to nie jest ukryta kamera. Nie, nie no. E, tak, to jest na, Łączy nas piłka. dostaliśmy. By nie było, że sobie. co? i transfera, gdzie jest. Tak. Gdzie jest ten komentarz, właśnie w wersji audio, i dosłane załączone jest też zdjęcie. Źródło łącznika no. to zdjęcie, które przed chwilą widzieliście. On nie fake. Nie to... ma wersji wideo. Tak. Wersja jest taka, jakaś Wiesz, została... bo to jest ukłon też do stacji radiowych, między innymi, żeby mogły sobie wypuścić taki komentarz. No, ale to... jak masz wideo, to możesz sobie mogą też, zrobić też wypuścić audio. sam dźwięk. A jak A ma, jak masz audio, to nie masz wideo. Mogą sobie... No nie wiem, ja się, mogą ja się nie znam na tych technikach, dźwięk. natomiast. No, w mi się, to jest takie, zrobię. wiesz, no to nie no, do tele, telewizji, do widzenia. Musimy dać y, takie logo, wiesz, chociaż wiesz, wąskie, też się puszcza teczki w telewizjach, to. nie? No puszcza się, ale to się puszczało kiedyś, no dobrze. no. Ale z czytania? Z czytania wzór, no ja bym to. słuchał takiego audiobooka y, godzinami jadąc w daleką podróż. Ale to prawda. Dobrze, Konie niewiele to jest z tego... To jest książek, Michał, słuchajcie, wywiad z Bożydara Iwanowa. Mm -hmm. Polecam, naprawdę, na polsatsport.pl jest ten wywiad w, w tym antykwariacie w Białymstoku. Zaczyna, jak e... powiem, wam Natomiast to jest przeczytane i to jest tak napisane jeszcze. Michał to pisał, myślicie? No napisał, no konsultował no Słuchajcie, napisał. jak oceniasz powołania Michała wiemy, Probieża? Nie może białegoś ghostwritera. Jak oceniasz powołania Michała Probieża? Pytamy was na czacie, chociaż mam wrażenie, że teraz troszeczkę gdzieś yy, zostanie przesunięta w tym momencie dyskusja na, na ocenę nie powołań, ale... a formy ich podania, zaprezentowania. W każdym razie, 51% widzów ocen pisze super. Po awans. Ale czekam, i... czekam bo 36%. Poprosiłem... no tak średnio, tylko 13% Kamila połania. naszego wydawcę, żeby Negatywnie. wyciągnął tę grafikę, którą razem układaliśmy z powołaniami na marcowe powołania, na marcowe powołania, na marcowe mecze, żeby porównać ile z ile nazwisk trafiliśmy. Na pewno nie trafiliśmy Salamona, na pewno nie trafiliśmy Romańczuka i Marczuka, z tego co kojarzę tak z głowy. Tomek, ale Aż wiesz co? przedstawicieli ekstra klasy. Mateusz, dopuszczam mm -hmm. się do głosu, a później musimy jeszcze przejść do tych Ja uważam, że gdyby, powiem tak w cudzysłowie, pykło i gdybyśmy awansowali, to Michał, powinien kontynuować te swoje audionagrywki i to by była bardzo dobra seria. Dobra, Vintage. mamy to. Bramkarze, szczęsny skorupski, bułka, to się zgadza. Bednarek jest, Bochniewicz jest, Dawidowicz, Kiwior jest, Walukiewicz, też kędziory Kędziorka. nie ma. Ale pamiętam, że długo dywagowaliśmy, czy kędziora czy salamon. I Berezyńskiego. Tak, czy wrzucamy. kędziora czy salamon? Postawiliśmy mimo wszystko kontrowersyjnie, żeby było o czym gadać też na nie 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 Salamona. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Kasz, Frankowski puchacz so. O, brawo. O, brawo. Wszołka nie ma, Zalewski jest, Dziczka nie ma, no bo jest skontuzjowany, Grosicki, Moder, Piotrowski, Sliż, Damian, Szymański, Sebastian. No, Niezła, skuteczna. E, panowie, to tak. Pierwsza sprawa. Kilka, kilka nazwisk, kilka kwestii, do których musimy się odnieść. Wielu widzów pyta na czacie, kto to jest Romańczyk i co on takiego pokazuje? że zasługuje na powołanie. Widocznie wielu widzów tam jest młodszych, może nie pamiętać kadry jeszcze za Adama Nawalki czy już za Jerzego Brzęczka. Adama za Adama no, no, 2018 no, rok, przed jedyne, jedyny testy, mecz. Próby. Tak, ja to pamiętam ja doskonale mowa. całą tę sytuację z Tarasem no, Romanczukiem, bo, um, bo um, To o Bielskiego był... piękny na 3 do To był moment, kiedy jeszcze pracowałem w przeglądzie sportowym i Piotrek Wołosik, który się zajmował Jagiellonią Białystok, mówi, że no słuchaj, jest taka sytuacja, Sytuacja, że teraz Romanczuk za chwilę dostaje polskie obywatelstwo, i coś kurczę chodzą tutaj już po korytarzach i mówią: od razu dostanie też powołanie do reprezentacji Polski, co było wtedy szokiem, więc. Gdzieś wybadaj w okolicach PZPN-u, czy y, takie powołanie się szykuje. No to zadzwoniłem do y, Adama Nawałki, on zawsze raczej był bardzo szczelny, y, więc niczego nie zdradził. Spróbowałem do Zbigniewa Bońka i tam było takie bardzo ostre dementy. Nie, w ogóle co to za pomysł, bez sensu, nie ma takiego tematu. Mijają trzy dni, teraz Romanczuk dostaje powołanie do reprezentacji Polski, więc no, dźwignie w bonie. Więcej miejsca e, poświęciłeś W e, ale... postaci to ma Taras w Jego formie? I temu się zajmuję pogadajmy. Pogadajmy. w ostatnim pogadaniu. Tak, ale trzeba powiedzieć jedną rzecz, Radek. Zwróć uwagę, że tak. Jagiellonia jest wybijającą się drużyną w naszej ekstraklasie. Jagiellonia gra piękną ofensywną piłkę, zwłaszcza imponuje nam, jeżeli chodzi o skuteczność i to, ilu zawodników znajduje się w polu karnym, kiedy oni atakują. Więc ja rozumiem, że bez względu na sympatię do jest to jakąś osobistą Michała Probierza, musisz jako selekcjoner reprezentacji zrobić ukłon wobec tego, kto się wyróżnia. Raz, że jest to bardzo polityczne. Ja wiem, ja wiem że. Być może niektórzy powiedzą, że nie powinno się tak robić, ale to ma znaczenie, a dwa, że ci piłkarze mogą ci się przydać. Tylko I... akurat Taras Romanczuk jest defensywnym pomocnikiem. Okej, okay, ale, wiecie, ale to, jest, to jest ciekawe. Tym bardziej ale to jest ciekawe. Fajcie, zgadza się wiele rzeczy, jeśli chodzi o Tarasa Romanczuka, w, w, wedle tych słów, które też wypowiedział Michał Probierz, że pasuje mu do e, koncepcji. Wiadomo, że nie od dziś selekcjoner reprezentacji Polski patrzy też na te parametry fizyczne. Być może spodziewa się też dużo walki w środku pola, nie wiem, już w meczu przeciwko e, Estonii. Taras Mańczuk jest zawodnikiem bardzo wybieganym w tym sezonie i jak widzimy, w różnego rodzaju parametrach pod względem czy na tle innych zawodników z ekstraklasy, plasuje się bardzo wysoko. Jest drugi w pojedynkach, pierwszy w pojedynkach powietrznych, jeśli chodzi o środkowych pomocników, bo tam z reguły w rankingu bardzo wysoko są środkowi napastnicy. Z prostego względu, jak jest wznowienie od bramkarza, no to często walczą właśnie o przejęcie piłki przechwyty, piąty w całej lidze podania, trzeci podania prostopadłe, czternasty, czwarty, dziesiąty, no to generalnie on się w okolicach dziesiątki cały czas kręci, najlepszych piłkarzy pod różnym względem, jeśli chodzi, pod różnym kątem, jeśli chodzi o grę w ekstraklasie, więc dlaczego nie? Dlaczego nie? Jeżeli gra w liderze ekstraklasy, to ale więcej, Michał ma, ale więcej ma, wam to Sprawdziłem, dwa kluby mają tylko więcej niż jednego przedstawiciela w tej kadrze. To jest Empoli mhm. i jak Białystok. Ale, ale Białystok cały czas jest Aj, mocny. Jeżeli znalazł się w tej kadrze też wcześniej Patryk Dziczek, to na tle Dziczka, moim zdaniem, w tym sezonie Romanczuk jest on nieco lepszym zawodnikiem, o niebo lepszym zawodnikiem, więc dla mnie to nie jest się. jakiś większy, wielki szok a Marczuk to jest y, szok, czy to jest powołanie koleszowskie, jak czytam na czacie, bo Białystok, czy Marczuk... Nie, to, jest to nie ogląda meczu Nie, no ale panowie, no to to, no to w ogóle taki przecież y, ja bym się nie zdziwił, jakby nie powołał Marczuka, ale tym bardziej mnie nie dziwi, że powołał Michał, bo słuchajcie, no kto ogląda Jagiellonię w tym sezonie, no to ten gość, to jest po prostu rewelacja tej ligi. To jest gość, który wszedł do ligi z butami, przychodząc ze Stali Rzeszów, zmieniona Pozycja przez trenera Adriana Siemieńca, bo to jest piłkarz, który grał wcześniej jako środkowy obrońca, jako prawy obrońca, jako lewy obrońca nawet zdarzało mu się grać. Jest taki wywiad z Pawłem Gołaszewskim i on tłumaczy wszystkie swoje pozycje, natomiast nigdy wcześniej przed Jagielonią Białystok ten chłopak nie grał w linii pomocy czy na wahadle, prawda? I... Jagielon jest prawym skrzydłowym, nie, ale pa panowie, natomiast w prezentacji powiedzieć... do lat 21. Zagrał od października we wszystkich meczach, we wszystkich jako prawy wahadłowy. Jeżeli pod, no i pod parametrami, to można go uznać nawet za transfer sezonu. Za darmo. Wskazam. Pierwsza Liga. Absolutnie. Młodzieżowiec. Absolutnie. Potencjał sprzedażowy. Ale to wiesz co, to I reprezentant Polski. Ja już mówię bardziej piłkarz. To jest jakiś majstersztyk y, y, Łukasza Masłowskiego, jakich zawodników on y, wyciągnął do Jagiellonki. Ale I pamiętaj, jedna rzecz. I, I Adriana i Siemienic, Siemienic, jak zmienia pozycję, daje go na skrzydło, on ma liczby bardzo konkretne. Chłopak wchodzi do ekstraklasy i, i strzela ci bramki i dogrywa te bramki, tak? I w wielu meczach jest absolutnie decydujący. Prawda, kiedy się spotkaliśmy w International Level, podałeś tę kandydaturę, ja troszkę tutaj narzekałem, bo jednak te. Jak była w dołku i te ostatnie tygodnie Maczuka no nie możesz tak nie były, nie były wybitne podawałem wtedy przykład od października jeden gol. Marczuka. Dobra. Ale odpowiedział, odpowiedział, zamknął mi usta. E, tak, zamknął mi ale, ale wiesz co jest bardzo ciekawe? W, w tym takim kryzysie, który pojawił się w Jagiellonii Białystok po wznowieniu rozgrywek, jedna statystyka była bardzo istotna przed tym meczem ze Śląskiem, która dotyczyła trzech bodaj rywalizacji. 50 oddanych strzałów i tam był o. gigantyczny problem ze skutecznością. I to mi przypomina e, taką historię, którą na pewno znasz, z klopem i analizą tego, dlaczego go bierzemy do Liverpoolu. Tym ostatnim Sezonem, że Borussia grała tak samo. Brusja kreowała tyle samo sytuacji, tylko miała problem ze skutecznością i wywalała się na prostych błędach, które były bardzo kosztowne. I zwróćcie uwagę, w tym okresie, kiedy Jagiellonia nie punktowała imponująco, bardzo krótkim, jednak grała swoją piłkę, jednak stwarzała sytuację do zdobycia bramki, czyli po prostu to jest jakiś element jej tożsamości. I myślę, że to jest najistotniejsze. To znaczy, że oni na wypadek jakiegoś problemu, kryzysu nie zmieniają swojej strategii. Z drugiej strony, jeszcze jedna rzecz: po to mamy selekcjonera żeby dokonywał wyborów nieoczywistych dla zwykłego niedzielnego kibica. I czy był to Adam Nawałka, czy był to Jerzy Brzęczek, czy był to Paulo Souza, który również miał kilka nieoczywistych wyborów, na przykład z Kozłowskim, to oczekujemy od selekcjonera, że będzie w stanie wymyślić coś, na co ogólnie ludzie by nie wpadli i co więcej, że będzie taką postać w stanie może wkomponować z korzyścią dla reprezentacji, nie mówię na lata, ale na jakiś okres, który może być wartościowy, więc uważam, że te dwa powołania się absolutnie bronią. Zerkam na staty... też tak sobie patrzę na tych zawodników powołanych przez Michała Probierza, są też tam nazwiska takie zakurzone lub lekko pokiereszowane, jeśli hmm. chodzi o różne wydarzenia. Wiadomo Bartosz Salamon w meczu z Albanią zagrał bardzo dobrze, natomiast później ta wpadka dopingowa, wielu też zastanawiało się, czy on w ogóle powinien w tym kontekście wracać do reprezentacji. Moim zdaniem powinien i... I akurat ta sytuacja według niego nie dyskwalifikuje, też ze względu na, na te substancje i dawkę, którą wykryto, to było wszystko na krawędzi, i tak dalej, i tak dalej. Sam Bartosz Salamon uważa się cały czas za, za niewinnego, że to był, to był jakiś tam wypadek, tak, że ta, ta substancja się jakoś dostała do jego, do jego organizmu. Natomiast moim zdaniem, jeżeli się znalazł na tej liście, to nie jest to absolutnie nic. Nic złego, natomiast zmierzam jeszcze do tego, że tak, <tryk> Dawidowicz, wieczna taka obietnica. Mhm. Piłkarz po wielu kontuzjach, też u Paulo Souzy, grający w pewnym momencie jako podstawowy piłkarz, chociażby w tej trójce, którą tworzył między innymi z Kamilem Glikiem na mecz z Anglią, ale później mnóstwo urazów. Sebastian Walukiewicz czeka na mecz w reprezentacji Polski od 11 listopada 2020 roku. Cztery lata ostatnio grał u Jerzego Brzęczka. Krzysztof Piątek, też zakurzone nazwisko w pewnym momencie, właśnie u Brzęczka, przecież ta, ta piątkomania, wyrósł w pewnym momencie nawet nad Roberta Lewandowskiego na chwilę, natomiast ostatni mecz w kadrze jeszcze za Czesława Michniewicza to, to ta Argentyna, która no była wstydliwym występem jednak biało-czerwonych w tym niskim. Pressingu, bym powiedział, czego braku, braku pressingu właściwie przeciwko późniejszym mistrzom świata. Więc jest tutaj wielu takich zawodników. Którzy chcieliby się odkurzyć, którzy chcieliby, jak nie wiem, Salamon też pewnie udowodnić swoją wartość jeszcze sprzed tego nieszczęsnego zdarzenia tak. dla, dla niego więc to też jest pod, pewnym, pod pewnymi względami i parametrami bardzo interesujące zestawienie. Ja uważam, że to jest kadra złożona z zawodników, którzy mieli potężne kryzysy którzy wracali do dobrej dyspozycji, którzy po prostu musieli pokonywać pewne wiraże. Tomek, Bartosz Salamon debiutuje za Waldemara Fornalika, jest w składzie reprezentacji Polski na Euro 2016, Paweł Dawidowicz w reprezentacji debiutuje w 2015 roku. Czy on ma dzisiaj dwucyfrową liczbę meczów? Bo ja się zatrzymałem na To Są ośmiu. piłkarze wiecznej Patrzę. obietnicy, że coś wreszcie dadzą, tak, że wreszcie odpalą na dobre, a... A jednak nie, a je a słuchaj, cały czas czegoś brakuje Rozmawia zdrowia albo formy. Tak, rozmawiamy z Bogusławem Kaczmarkiem, o Boże, chyba ponad dwie godziny, bo jak, jak trener Kaczmarek zadzwoni. Robię to. Tak, a on ma dwóch zawodników, których traktuje ze szczególną czułością w tej reprezentacji. A Frankowski, to jest w sumie jego zawodnik. Drugi Dawidowicz, bo też go przecież prowadził. Jest jeszcze Kasper Urbański, w którego bardzo wierzę. Kasper jest zawodnikiem Bologni Rewelacji Sezonu. Jutro transmisja meczu Bologni na antenie Eleven Sports. nie wiem, czy z Empoli nie grają. Musisz mi potwierdzić, bo już jest bardzo późno. Ale Za chwilę miść, sprawdzę, się, tylko że szybka, szybka informacja. Czytałeś? Paweł Dawidowicz, 28 lat, 8 meczów w reprezentacji. reprezentacji tak. 8 meczów... Bartosz Salamon, 32 lata, 11 meczów, meczów w reprezentacji. Tak. I jeszcze kiedy debutowali? 2015 i moim zdaniem Salamon w 2012. empoli Boloni. empoli Bologna. tak. Czyli ważny mecz. I, i co mówi ten Kaczmarek, Paweł Dawidowicz to jest zawodnik do wyjściowego składu reprezentacji, bo ma cechy, których nie posiadają inni obrońcy, jeżeli chodzi o twardość, zdecydowanie jest we włoskiej szkole, jest bardzo ważną postacią Werony i zagra ci w każdej roli jako, jako środkowy obrońca, prawda? Jest uniwersalnym, jeżeli chodzi o kwestie gry w defensywie Bocie, zawodnikiem. Więcej wam powiem, Dawidowicz był przymierzany przez Michała Probierza, On to potwierdził w tym wywiadzie naprawdę w futbolu, do roli szóstki w tych październikowych meczach. On mówi tak. Przewidywałem go, rozmawiałem z nim, natomiast sam piłkarz doszliśmy do wniosku wspólnie, że od wielu lat nie gra jako szóstka, więc pewne zachowania, pewne naturalne takie predyspozycje, on ma, bo on kiedyś był szóstką przez lata. Natomiast wiesz, jak już robisz z niego obrońcę, to tak jak Augustyniak, krąży między pozycjami w legii i teraz tak, najpierw jest troszeczkę niepewny w linii obrony, a później jak wraca do linii pomocy, no to on już nie czuje tej gry w linii pomocy. Pamiętacie, co wyprawiał z Moldę w. W, także, także tutaj wydaje mi się, że on jest dzisiaj przypisany do roli środkowego obrońcy, ale jemu jest z kolei wszystko jedno. Na jakiej pozycji na tym środku obrony zagra i czy zagra w dwójce czy w trójce? Więcej, jak ja argumentowałem po naszym spotkaniu w International Level, gdzie Paweł Dawidowicz wystąpił i ja jakby postawiłem taką tezę do Pawła, że miałem przekonanie, że jemu brakowało tej gry w kontakcie. A on sam to potwierdził w tym wywiadzie, że powiedział, że ostatnie 2-3 lata właśnie tego nabrał, że trzeba dojść do rywala, przepchnąć go, wiesz, przewrócić. Nawet kosztem kartki przyznał, że czasami trzeba grać faul, że to jest we włoskim futbolu bardzo istotne żeby być bardzo blisko. Notabene nie, mówi, że nie miał takiego wielkiego problemu z Ziru czy Lukaku jak z Cirque. Tak. Także fa fajna była to wypowiedź. Natomiast Michał mnie trochę zaskoczył, bo jak ja mu przedstawiałem te, te racje, które wynikały z International Level, to on do mnie mówi, e, no to on był już dobry w kontakcie już w Polsce, bo on miał pseudonim Hiena. Także, także nawet pamiętał jego pseudonim boiskowy. Wydaje mi się, że on jest bardzo blisko nawet pierwszego składu. No właśnie. Pozwólcie, panowie, kilka spraw organizacyjnych, i za chwilę kontynuujemy naszą dyskusję. Partnerami naszego dzisiejszego programu są Samsung oraz Media Expert. 6 dni i 20 godzin do meczu Polska-Estonia będziemy to wszystko razem oglądać, a później mamy nadzieję finał barażów w Finlandii albo w Walii. Zapraszamy was cały czas do dyskusji na czacie, do klikania kciuka w górę pod tym programem. Cały czas jest was bardzo, bardzo dużo z nami, dyskutujecie o powołanych napastnikach, o powołanych generalnie zawodnikach. Cieszy was powrót Krzysztofa Piątka do reprezentacji, brakuje wam kilku piłkarzy. Bardzo często pojawia się nazwisko Michała Helika. Dość może dajcie tak znać może na czacie, trzech najbardziej przegranych piłkarzy trzech takich najmocniej chyba wygranych powiedzmy. Znaczy ja myślę że Polo, najbardziej przegranym, nie najbardziej przegranym. Jeżeli chodzi o nazwisko i klub, mówię o dwóch sprawach, to jest arkadiusz Milik. Ze względu na to, że no jednak nie powołujesz zawodnika Juventusu. Gdybyś się wgłębił, oczywiście, szukałbyś racjonalnych argumentów. Też fakt, że miał tam jedno spięcie z Michałem Probierzem, już jako zawodnik powołany. Ale gdybyś spojrzał na to. Tak z zewnątrz powiedziałbyś, o cholera, mocna to reprezentacja, skoro nie powołują napastnika Juventus. Prawda? Na papierze tak, tak, powołują choćby napastnika Antaliasporu w jego miejsce, ale widzę też, że cieszycie się z tego, że Adam Buksa, zdrowy, w dobrej formie jest powołany. No dobra, ja mówię, ale jak Ci pokazał pokazał minuty i... w reprezentacji Buxy e, Piątka na tle Milika, Milika? to jest no, to by było I gole, słabe, Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, chciałem powiedzieć o tym, jak reprezentacja i słabe, bezbarwne występy w tej kadrze wykluczają zawodnika, który gra regularnie w klubie. No bo Karolinety, jakbyśmy na niego spojrzeli, to jest zawodnik, który sobie w Torino bardzo dobrze radzi. I na pewno ta drużyna pod wodzą trenera Juricia ma bardzo udany rok 2024. A Torino to jest taki zespół, który jak najszybciej stara się zdobyć bezpieczną liczbę punktów, a później sobie tak mam wrażenie dla siebie żur Żurkowski tak... na przykład. Wiesz co, wydaje mi się, że. Zaczął z grubej rury, ale później tak. Chyba raczej Konstans poniżej jakiejś powiedzmy taki mocnej i Zachęcający był gol, zachęcający był hat-trick, więc wydaje mi się, że tu nie. Natomiast y, myślę, że Karol Linety nie jest powoływany ze względu na to, że tyle razy rozczarował w reprezentacji, że Michał Pobierz uznał, ja że myśl, nic ekstra nie da. Ja myślę, że, bo kilka razy to podkreślałem, no, może rozczarowany na pewno czuć się Tomasz Kędziora względem swojej pozycji w klubie. No, jeżeli grasz absolutnie wszystko, jesteś liderem... Ligi Greckiej, właśnie awansowałeś do ćwierćfinału europejskiego Pucharu, to mogłeś się takiego powołania spodziewać. Ale zawiodłeś w reprezentacji. Ale zawiodłeś w reprezentacji i być może Michał Probierz nie wszystko. Wybacza, więc tutaj ten kontekst reprezentacyjny być może w jego przypadku jest ważny. Natomiast dla mnie jest to jednak zaskoczenie. Radek tutaj na naszą grupę wrzucił ciekawą też uwagę, spostrzeżenie, że no, probierz się nie przywiązuje bardzo mocno też do tych nazwisk, bo jest 20% z tej kadry powołanej w tym momencie jednak piłkarzy nowych, że reaguje jednak na te występy, że to nie jest jakby scementowana grupa, jej część dość duża, jedna piąta. To są jednak nazwiska, których wcześniej nie powoływał na dwa poprzednie zgrupowania. Wiesz więc... co, Tomek, chyba jest tylko jedno powołanie, chyba tylko jedno, takie bym powiedział, hmm, ze strony selekcjonera podparte wiarą w doświadczenie, w kapitał, w to, że w reprezentacji radził sobie, zwłaszcza w tym ostatnim etapie, bardzo dobrze, czyli Bartosz Bereszyński, bo tu się mhm. to nam odkleja od dyspozycji w klubie, od jego wartości w klubie, więc to jest chyba tylko jeden Tylko wyjątek. jak będzie gdzieś argumentował też o to o w poniedziałek o 16 z Robertem Lewandowskim, pojawi się na konferencji prasowej. Pewnie będzie można głębiej zapytać, właśnie o to, gdzie widzi Bartosza Baryszyńskiego i dlaczego jest mu teraz. Potrzebny, no bo tak jak mówisz, no to Wiecie jest w bardzo mocno od jego dyspozycji w klubie. No. Ja to sobie piszę, wasze nazwiska, które wymieniacie, to są ciekawe. Każdy z nas, ja jeszcze wszołka bym dopisał, bo jednak on był jesienią. Panowie, Roman, ja mam tych nazwisk kilkanaście. Ja bym chciał takie szybkie strzały wam zadać. Ale Bereszyńskiego, możemy skończyć. Tylko jedno, jedno zdanie, bo powiem, bo pewnie do niego nie wrócimy. Słuchajcie, co do Bereszyńskiego, to. Świadomość Bartka, inteligencja, doświadczenie, to wszystko przemawia, żeby był w tej kadrze. E, oczywiście on w Empoli ma problemy z graniem tak? i to jest, to jest e, problem na tle kędziory, o którym mówi Tomek. Natomiast tak sobie pomyślałem, pytanie co będzie z Frankowskim? Bo ja przysłuchiwałem się waszej dyskusji w niedzielę tutaj w, w, w salonie, prawda? Nie, to w, pogadajmy, o piłce. pogadajmy o piłce. Właśnie, e, pomyliłem formaty i... Zibi wyraźnie mówił, Zibi Boniek, że Frankowskiego nie przestawiałby na lewe wachodu, gdzie Tomek to proponował. Ja też bym nie przestawiał, wiecie dlaczego? Bo na koniec, ja trochę wierzę w Zaleskiego. no i on się sprawdził jesienią. On miał udział we wszystkich trzech bramkach reprezentacji polskiej, które strzeliśmy, tak? Ja pozwólcie tylko, bo pytałem Maczka uczeka, który dzisiaj komentował mecz Brighton-Roma od pierwszych minut Nikola Zalewski. Zapytałem go, jak zagrał Nikola Zalewski. Bardzo słabo, nerwowy, z dwa kiksy, żadnego udanego dryblingu. Ogólnie Roma grała bardzo defensywnie, więc też nie było okazji jakoś super się wykazać. Ale mimo wszystko Baldanci, który grał na prawej, dużo lepszy. Tak, w ogóle Zalewski grał w, jako zawodnik ofensywny, nie, nie na wahadle, bo jednak Daniel De Rossi zmienił ustawienie, gra czwórką w obronie. I co jest bardzo interesujące, zwróćcie uwagę na to, na jaką drużynę on postawił. W tej drużynie od pierwszej minuty zagrał Bowę. Zagrał Zalewski, który nie jest piłkarzem podstawowym. Zagrał Azmun. Miał cztery zerko, tak, zagrał, za, za, zagrał zerwami. Tak, zagrał Tomaso Baldancji, Ale teraz o Zalewskim. On wystąpił w dwóch meczach Ligi Europy ostatnimi czasami od pierwszej minuty. To było spotkanie wyjazdowe z Feyenoordem, bardzo słabe. I to było spotkanie teraz z Brighton. Więc w lidze nie gra w ogóle. W lidze tak. Stefan Elsharaoui występuje na, na tej pozycji. Więc ja myślę, że ogólnie po sezonie usiądą i będą dyskutować na temat przyszłości Zalewskiego. No. Zwróćmy uwagę też na jedną historię. Daniele De Rossi bardzo wierzy w to, że Roma będzie w stanie dogonić Bolonię i zagrać w Lidze Mistrzów dzięki temu, że będzie w pierwszej czwórce, a Włosi mają jeszcze jedno rozwiązanie, to znaczy świetnie punktują w rankingu UEFA, mimo, że <coughs> trzy drużyny odpadły z Ligi Mistrzów i oni chcą być w tej dwójce, która zapewni sobie prawo gry pięciu zespołów w Lidze Mistrzów. Roma już w poprzednim sezonie sparzyła się na tym liczeniu tylko na Ligę Europy, na wygraniu tych rozgrywek, więc myślę, że kiedy Rosji do momentu, w którym oni nie stracą realnych szans na bycie w pierwszej czwórce w tabeli, będzie stawiał na piłkarzy, których też zna ze swojej kariery, więc Nikola Zalewski grał nie będzie, chyba że się zdarzy jakaś historia z kontuzją. No dobrze, panowie, kilkanaście nazwisk nieobecnych, szybkie strzały, czy wy byście tych piłkarzy powołali, czy tych piłkarzy, waszym zdaniem, może. Natomiast tylko może brakowało Zalewskiego jeszcze, że być może Michał Probierz będzie wychodził z takiego założenia, że kto mnie nie zawiódł to nie wypada z tego składu, no bo nie, no Nikola Zalewski jednak z Łotwą zaprezentował się kapitalnie, był najlepszym naszym zawodnikiem, więc ja bym też się nie zdziwił, gdyby on po prostu na tym lewym wahadle wyszedł na Estonię w podstawowym składzie, bo dla Michała Probierza jest zawodnikiem sprawdzonym i w jego rankingu jest numerem jeden na, tą, na tę pozycję. Mateusz ty jako współautor mhm. fantastycznego z tego miejsca mhm. serdecznie jeszcze raz polecamy materiał o Przodkach o ich niezwykłych mhm. losach, przodkach matego kasza. Matykasz jest tam na miniaturze, natomiast nie odgrywa istotnej roli w tym w tym materiale. Raczej raczej nic nie powiedział. Tak jest. Czy ty byś postawił jednak na wahadła kasz Frankowski na lewej, tak jak w klubie? Czy Zalewski, który błyszczał w listopadzie, mhm. i Frankowski na prawej? Ja bym grał czwórką w obronie. Hmm, naprawdę, jak spojrzałem na, te, na to ustawienie hmm. Romana i tak sobie pomyślałem. Zamieniłbyś Piotrowskiego o, o, na Sebastiana Szymańskiego? O, o, zamieniłbym Piotrowskiego na, na Sebastiana Szymańskiego. Uważam, że jest to bardzo racjonalne podejście. Albo na przykład grał w systemie 4-4-2. Uważam, że ten system nie umarł. Ten sezon pokazał w przypadku wielu trenerów. Że, że ja mam taki system. <śmiech> <śmiech> ty we mnie. ty, ty <laughs> jesteś oszczer, <śmiech> bardzo. <śmiech> z hasłem mało mhm. prawdopodobne tutaj mam hasło, żeby nie było. Nie, nie, z Grosickim to przesadziłeś. A co? Jak kiwior go asekuruje, jak przesadziłem, No, oczywiście tu dałem Sebastiana Szymańskiego, Frankowskiego. Można dać kasz Frankowski, prawda? Mm. No, to, to zawsze jest na koniec. Natomiast to, to wcale nie jest słaby skład. Nie, nie. nie do, do... Ale zobaczcie, jeżeli Piotrowskiego zamienicie drugim na przykład napastnikiem albo Sebastianem Szymańskim, to jeżeli kiwior gra na lewej obronie w takim ustawieniu, powiedzmy z czwórką, to możesz płynnie przechodzić. Wiesz, o czym ja my myślałem? Tomek? O 4-3-3. Tak, 4-3-4. Ja uważam, że to nie, nie jest zły pomysł. Jeżeli kiwior jest ustawiony na lewej obronie, no to przecież spokojnie możesz przechodzić do trójki, do trójki obrońców albo do czwórki. Nie jest to wielkim problemem. Matikasz czy Frankowski, na przykład ustawiony na prawej obronie, też grał przecież na tej pozycji, może podchodzić wtedy, wtedy wyżej i kiwior w trójce zostaje z bednarkiem pewnie. Je, i na tę chwilę moim zdaniem do pierwszego składu pewnie kla klasyfikuje się. Bo kupię mawiałową drukarkę, tak, słuchaj, to... ale słuchaj, to nie będzie przypominać dyskusję z, z, Wojtkiem. z chwilę, będziesz miał taki plik. A, tak, a mi przypomina nie, dys ale... Dyskusja z Wojtkiem Szczęsnym, którego tam pytaliśmy o różne formacje, strategie, <grym>, czy czwórka, czy trójka, ale... a on mówi, panowie, a co to jest w ogóle za dyskusja? No, Chodzimy wchodzimy czwórką a, i tak. za chwilę gramy trójką. Za chwilę możemy przejść na piątkę. Wszyscy to rozumieją, każdy wie co ma robić. Ale to na nie jest. Tak, nie jest. Ale potrzebujesz piłkarzy bardzo inteligentnych, uniwersalnych. No właśnie. Dobrze. Panowie, szybki, obiecany, zapowiadany już przeze mnie kilka razy quiz. Czy mhm. wy byście tego zawodnika powołali? Czy tego zawodnika może brakować? Oczywiście nie mówimy, czy to jest błąd, jego nieobecność, tylko po prostu, czy on na, powoła na powołanie waszym zdaniem zasługuje, albo czy jego nieobecność to jest niespodzianka. Zacznę od obrony, bo w bramce żadnych kontrowersji. Tomasz Kędziora. No brak powołania to niespodzianka, tak. Nie. Tak. Michał Helik. Bardzo popularne nazwisko na czacie wśród widzów. 9 goli w Championship. No ma te 9 goli w Championship. No to jest duż, du, duża, duża rzecz. Tak, wiesz, ale. To są takie nazwiska, gdzie mógł, no to, to no mógłby być, ale jak go nie ma, to dla mnie też nie jest. Nie będziemy wielkim... płakać. Dobra, wstrzymuje się od głosu. Kamil Piątkowski. No dobra, a mogę zadać. nie, nie. nie, nie, a nie, nie. Mogę nie. zadać po, po, pytanie porządkujące. Tak? Y Serie A czy Championship? Bo to też trzeba no, tak, tak sobie czasami spojrzeć. No, Walukiewicz gra w Serie A, tak? Ale czemu nie do Eredivisji czy Championship? Albo Ekstraklasa czy Championship? Bochniewicz, Salamon? Salamon widzę, że paradoksalnie y, społeczność widzów, meczyków, mm, bo bardzo duży procent stanowią widzowie, kibice y, z Poznania. Często oglądają Poznań kontra y, uh -huh. Warszawa. Oglądają fascynujące występy Dawida Dobrasza. Ale widzę, że dzisiaj wśród widzów y, obecność Bartosza Salamona wywołuje duże. Kontrowersja mimo wszystko. Że na nie. Że na nie. Ze względu to... na formę Lecha. Myślę, Dokładnie. Że to przede wszystkim Dokładnie. To ale Słuchajcie, no generalnie Bartosz Salamon pewnie jak cały Lech dobrze wszedł w sezon. Oczywiście na wiosnę tym meczem powiedzmy z Zagłębiem Lubin. Ale my przyjrzeliśmy się też, pogadajmy o piłce. Czy nie, sorry, w programie o reprezentacji Polski tych programów jest mnóstwo u nas. Na wszystkie serdecznie <grym> zapraszamy. Formaty, natomiast tak? kiedy gdzieś wiesz weszli, weszliśmy w detale gry Bartosza Salamona, no to jednak się z Radkiem też mocno zdziwiliśmy. Mecz z Rakowem to była absolutna katastrofa. Okej, okay, całego kolejorza, natomiast Bartosz Salamon w statystykach był niewidoczny. To jest tak jakby on w tym meczu... Nie grał, zero pojedynków, zero ślizgów, praktycznie zero kontaktów z przeciwnikiem. Ogólnie jest typem zawodnika, który nie lubi grać w kontakcie ewidentnie z przeciwnikiem, że on jest jednak tym drugim środkowym obrońcą, który czeka bardziej jako asekuracja do bardziej, piłkę, do bardziej tak, agresywnego swojego kolegi, żeby ewentualnie, ale też nie skacze do główki za często. Bardzo słaby jest, jeśli chodzi o pojedynki powietrzne, więc on w statystykach wygląda. Niezwykle słabo, tak jak Romańczuk jest właściwie w klasyfikacji w top 10 w każdej takiej kreatywnej lub statystyce pokazującej jakąś walkę. Mm. To Bartosz Salamon niemal we wszystkich jest poza trzydziestką. Ja jeszcze zerkam na statystykę dryblingów i pojedynków w Ekstraklasie. Kamil Grosicki na piątym miejscu. Zdecydowanie najwięcej ma ich Christopher Welde i tu wyprzedza kolejnego. Drugi na liście jest Michael Ameja z Piasta Gliwice. Wyprzedza Amejawa o ponad 30. Grosicki jest piąty, a Dominik Marczuk jest jedenasty. Ma 98 pojedynków i dryblingów, o 11 mniej niż Grosicki, o jednego więcej niż na przykład Michał Rakoczy. Kontakty z piłką w polu karnym, Kamil Grosicki zdecydowany numer jeden, 123, 30 więcej niż drugi Eftymios Kuluris, czyli cała ofensywa pogoni bazuje na Grosiku. Ale wracamy jeszcze do tej listy nieobecnych. Mateusz Wieteska, tak czy nie? No nie, no nie, nie, nie. Mateusz, przepraszam, pomoc później. Bartłomiej Wdowik, tak czy nie? Nie, był na powoływany dziś nie. na dziś, nie. Karol Struski, był powoływany, nawet nie. grał. Jakub Kałuziński. Tak, i moim zdaniem, jeżeli będziemy mieli. Tak czy siak, jakieś nowe otwarcie po barażach. To kilku zawodników, miałem ten wątek na później, ale mogę go wtrącić przy Kałuzińskim. No to właśnie on, moim zdaniem Benedyczak, to są piłkarze takiego nowego otwarcia, nowego pokolenia, nowego powiewu takiej świeżości. Za moment Benedyczak pewnie w Serii z bardzo dobrymi liczbami, którzy mogą coś nowego do tej reprezentacji wnieść. Benedyczak sportowo to jest niespodzianka, że go nie ma? Nie, myślę, że nie ze względu na fakt, że tam jest bardzo duża konkurencja. Zresztą, gdyby ktoś chciał sobie nie wiem, obejrzeć jakiś mecz Serie B, ja oglądałem jeden, w którym Benedyczak grał przeciwko Wenecji. Było to spotkanie, w którym mieliśmy trochę ekstra ekstraklasowego, bo Gitkier ze strony Wenecji wystąpił w tamtej rywalizacji. To ci powiem, że przede wszystkim wiesz, to jest imponujące, że to jest taki bardzo fizyczny piłkarz. On, on jest szybki, e, bardzo silny. On ma pozycję w drużynie, wykonuje rzuty karne. Ostatnio chyba nawet zmarnował jedenastkę. Więc jak patrzyłem na niego, to imponujące było to, w jaki sposób on się po boisku poruszał. To znaczy, widziałem takiego zdrowego zadziornego, ofensywnego zawodnika, który rzeczywiście, tak jak podkreślasz, może absolutnie liczyć na to, że w kolejnym sezonie Parma po perturbacjach wróci do serii A i będzie występował na wyższym poziomie. No to co do tych młodych zawodników, co do których patrzymy w przyszłość? Kacper Urbański? Już teraz czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, nie. dlatego że Kacper Urbański jest takim zawodnikiem, który w pewnym momencie wskoczył do wyjściowego składu Bolonii, ale jednak on ma bardzo silną konkurencję w postaci zawodnika kochanego w Bolonii, on się nazywa Alexis Salemakers. Przyszedł z Milanu, i teraz jest taki moment, kiedy na tych skrzydłach jest bardzo duża konkurencja. Dlaczego? Bo Bolonia ma i Urbańskiego, i salę Kersa, ma Orsoliniego i Endoja po drugiej stronie. Bolonia jest w kapitalnej formie i mam wrażenie, że po tej porażce z Interem, która pokazała jego Moccie, że jednak ten zespół ma duże deficyty względem tych najlepszych, będą obsesyjnie gonić. Punktowo, do końca, tak, żeby nie dać się doścignąć Romie, potencjalnie Atalancie Bergamo. Natomiast, wiesz co, Kasper Urbański jest zawodnikiem. Ja wiem, że to w polskich warunkach wciąż jest pewnego rodzaju unikatowe, że jemu piłka w ogóle nie przeszkadza. Widzisz Kacpra Urbańskiego, tak, jak zarządza piłką bardzo. i mówisz: "Wow, ma lekkość w podejmowaniu decyzji i przede wszystkim ja bym zwrócił uwagę na to, jak ci piłkarze z Primawery, którzy dają radę w Primawerze, są przygotowywani pod kątem gry. To znaczy ci, którzy nie sprzedają biletów, ci, którzy nie zajmują się handlowaniem biletami, które daje im klub, tylko zajmują się grą, to znaczy Kacper Urbański w ogóle jest zawodnikiem bezstresowym i pod tym kątem imponuje, ale jednak jeszcze nie. Jednak to byłoby za wcześnie. Myślę, że to też byłoby w Powołanie przesadzone, chyba. Natomiast wiesz, za 3-4-5 miesięcy, za rok na pewno tak. Jest jeszcze jedno bardzo popularne na czacie nazwisko. Pozostańmy przy ofensywnych pomocnikach tych młodego pokolenia, ale zakładam, że nie oglądacie go w akcji. Mateusz Bogusz. Było o nim głośno, bo strzelił efektownego gola w pierwszej kolejce tego sezonu MLS. Ale od tego czasu Los Angeles FC ma zero goli w dwóch kolejnych spotkaniach Bogusz gra sporo. No, ale ja nie, nie będziemy mam, czarować. Ja nie mam pojęcia, więc. Co on reprezentuje? Dokładnie. Natomiast wiemy już, co reprezentuje Filip Marchwiński na boisku. I czy to jest poziom reprezentacyjny, czy na, na ten moment nie? Zdecydowanie nie. Jest to obniżka bardzo, bardzo poważna. Tak jak na jesień był moment, w którym Marchwiński był koniem pociągowym Lecha Poznań. Tak teraz, jak cały zresztą zespół, wygląda bardzo słabo. Nie, w ogóle nie ma. To już ma ostatni młody ofensywny to. pomocnik Kacper Kozłowski. Roman. Nie, chyba nie, wiesz co na koniec. Musiałby naprawdę mieć lepsze liczby w Holandii. Gra to fajne, to jest pożyteczne. Może przyjechać na młodzieżówkę, może się pokazać. Zalewski też pamiętajcie, że zafunkcjonował w pierwszej reprezentacji jesienią, bo Michał Probierz pojechał na mecz młodzieżówki ze Stonią tak? I, i wymiatał tam dwóch piłkarzy było fantastycznych w tym spotkaniu Rakoczy i właśnie Zalewski. I też moim zdaniem Probierz bardzo szanuje Zalewskiego za to, że też nie kręcił nosem, nie wiesz wymyślał, że z piłkarzem pierwszej reprezentacji, to też jemu się ta współpraca na linii młodzieżówka pierwsza reprezentacja jakby bardzo podoba. On uważa, że to jest konieczność, on uważa, że ten przepływ piłkarzy powinien być naturalny, że jeśli dany piłkarz nie może grać w pierwszej reprezentacji, a ma jeszcze możliwość gry w młodzieżówce, to on powinien schodzić do tej młodzieżówki, bo to jest piętro, pięterko albo no, piętro niżej w tej hierarchii piłkarskiej. Natomiast to jest pożyteczne i to się sprawdziło w przypadku Zalewskiego. I zobaczcie, Zalewski pokazał się w październiku w młodzieżówce, w listopadzie przyjechał i jednak dwie bezpośrednie asysty, bo asysta przy bramce Frankowskiego i asysta przy bramce Lewandowskiego, a ta akcja, po której Piotrowski strzelił bramkę, no to też jest. Tam nie ma asysty zapisanej do Zaleckiego, ale to on tam szarpnął. Ja troszeczkę mnie załamuję to, co ty mówisz, recenzja dzisiejszego meczu, tak? No bo chłopak dostaje szansę w pierwszym składzie. No, pf, 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 powinien gdzieś coś, no nie wiem. Z drugiej strony, dlatego ja troszeczkę się obawiam w ogóle, bo yy, Święty tu zaczął też program, yy, że porusza się jak duch. No to ja czytałem recenzję też w Gazette dello Sport, no to rzeczywiście, no to jak taki duch się porusza po tym boisku. Jeszcze widziałem parę meczów, specjalnie sobie, zobaczyłem tego ziela, jak zielu gra, to ja mówię: Dobra, idę zobaczyć, co tu się dzieje z tym zielem. A nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Po prostu nic. To jest kosmos, e jakie je ma możliwość. A jest rzeczywistość jakaś wiecie, czarnej dziury w tym kosmosie, w którą on wpadł i on naprawdę jest w czarnej dziurze. I teraz mówisz tak, dobra. Wiecie co, co przekonywał e, Robisz? Bo ja mu zacząłem wyliczać, ile minut ma moder zaczął ją uspokajać. Mówił, że zagra. I sprawdziło się, bo zagrał w lidze, tak? Dzisiaj nie, ale zagrał. Ile minut ma Zaleski? No nie, no ale jakieś tam minuty ma. Ile minut ma Zieliński? No nie, nie, no ale jakieś minuty ma. No dobra ale jaka dyspozycja a poza tym tych minut jest stosunkowo mało bo jakbyś rozłożył to na mecze już od 1 stycznia tylko to by wyszło że oni już ja mu mówię Michał a co hmm. będzie jak zagrasz 90 minut z Estonią i zagrasz w barażu nie 90 a 120. 120 No nie nie no ale tu też są zmiennicy są masz możliwości tak dzisiaj masz pięć zmian i tak dalej okej okay, natomiast na koniec jak liczysz na Zielińskiego Rzeczonego Zielińskiego albo Zalewskiego w pierwszym składzie, to też nie możesz mówić, dobra, to ja go zmienię w 60., bo nie wiesz, co będzie w 60. On może być. I druga sprawa, czy on jest w stanie przestawić się z tego trybu przeciętniaka albo słabeusza w klubie tu i teraz na tryb. Kozaka w reprezentacji. Ja myślę, że jest jedna nadzieja, Roman. To znaczy, że Napoli w tym sezonie po mistrzostwie, po celebrze stało się domem wariatów i wyjazd na reprezentację Prawda. jest ulgą, jest zrzuceniem jakiegoś potężnego ciężaru z barków Piotra Zielińskiego I, i pod tym kątem bym to upatrywał. To znaczy, gotowy piłkarz grający w reprezentacji od wielu lat to jest jedyna nadzieja. Natomiast jak pytasz o kwestię 120 minut, ja sobie nie wyobrażam, że Piotr Zieliński zagra 120 minut przeciwko Walii, dlatego że Niemczą w swoim życiu grał 120 minut. Wiesz, na, na pewno będzie sobie Michał, Michał Probierz musiał właśnie odpowiedzieć między innymi na temat tej jedenastki wyjściowego garnituru, czy właśnie na przykład Piotra Zielińskiego jednak Gdzie z tą Estonią nie tak, ale... oszczędzać w kontekście tego, Gdzie jak to, ja to, formę ja to policzyłem te minuty lub inaczej, jak on jest eksploatowany w Neapolu w, Neapolu w tym momencie. No to momencie. ja go policzyłem, słuchajcie, zabawiłem się w taką, oczywiście no to jest taka trochę zabawa intelektualna od 1 stycznia. Ile grasz, jak grasz. No to wyszło tam, że gra 60 parę minut, ale jakbyśmy doliczył min, mecze, już nie liczę mu Champions League, tylko same serie A i Leg i Superkopę, tak? mm -hmm. bo tam zagrał 16 minut z Fiorentiną. Natomiast jakbyś mu doliczył, że mógł grać też w tych innych meczach, to już wychodzi, że on gra średnio 30 parę minut na mecz, no To no nie, nie jest w stanie grać 120 w Cardiff, nie? To, to w ogóle zapomnijmy. Oczywiście. Ja nie wiem, czy jest w stanie 90 zagrać w Cardiff, czy, Dlatego czy o w Helsinkach, bo Finowie cię, też będą. No, no właśnie. Gdzie taka jedenastka, jaka ma wyjść na Walię, natomiast też pytałeś nas o te nazwiska, czy ten powinien być, czy nie powinien być. Ostatecznie to jest kadra 27 zawodników, a my dyskutujemy. Jednak o piłkarzach 20, 27, 30, 40. Nie, ale nie, chodzi odnoszę mi o No się do pytań Aha, w tak, po prostu tak, widzę. Natomiast tak. kogo może brakować? Oczywiście zawsze skonfigurujemy tak reprezentację, tak tę listę, że kogoś. Jest naturalnie jeszcze jedno nazwisko, brakować. już zamykam naprawdę. Teraz mhm. nazwisko podwójne, które się pojawia. Ale tutaj instalar, Natomiast na Boga, liczymy na to, że pociągną nas inni piłkarze. To ma być Robert Lewandowski, Oczywiście. to ma być wreszcie Sebastian Szymański, nie tylko z wyspami owczymi. To ma być też Piotr Zieliński, pewnie w tym miejmy nadzieję, meczu finałowym. Nie wiem, to może być w końcu Matikasz, to może być Przemysław Frankowski. No słuchajcie, jak my się nie dostaniemy na euro, które gości połowę Europy, no to będzie kompletna kompromitacja. To będzie Szwecji, tak? i zamknięcie już na dobre pewnego etapu też tych zawodników z ogromnymi pewnie sukcesami. Trzeba będzie się jakoś głębiej zastanowić. No myślę, że to będzie wtedy dla nas ogromny problem nie tylko na tu i teraz, czyli marzec, ale właściwie na cały 2024 rok. Pamiętając też tak, no wtedy będziemy mieli te mecze towarzyskie w czerwcu, jako. Reprezentacja treningowa, tak? Czyli będą się na nas, nie wiem, Turcy chociażby przygotowywali. Pamiętajmy, że gramy z Ukrainą 7 czerwca i z Turcją. Dwa 10 bardzo czerwca. trudne mecze. Dwa bardzo trudne mecze. Natomiast. No, z perspektywy Ukraińców drużyny, z Włochami wow. drużyny przygotowującej się na euro, to patrzysz na nie jednak z innej perspektywy, a nie właśnie jak taki smutny worek treningowy dla reprezentacji, które jadą na przykład na euro 2024. No, później na jesień nie masz eliminacji, masz tą ligę. Masz tę Ligę Narodów, nie masz takiego znowu impulsu, że walczysz o jakiś wielki turniej i dopiero przychodzi ci ten 2025 rok. Więc no jeżeli nie awansujemy, to może być naprawdę smutne, dawno niewidziane i pamiętane kilka miesięcy. Bo jest już takie pokolenie piłkarzy, też o to dzisiaj pytałem lewego, przepraszam, kibiców, którzy nie pamiętają turnieju bez reprezentacji, bez reprezentacji Polski. Polskiej. Takim ostatnim był... 2014, Nadia, ale w Brazylii. Tak. Tak. Tomek, to jeszcze jedna historia a propos Roberta Lewandowskiego. Piłkarz lutego w La Liga. To jest, ja wiem, że są ważniejsze trofea, ale jednak to jest jakieś wyróżnienie pod tym kątem, że po pierwsze nastąpiło odblokowanie całej drużyny, bo wiadomo, że dzisiaj Robert Lewandowski nie jest w stanie inspirować Barcelony, nie jest w stanie być takim frontmenem, który wyznacza kierunek. Raczej mnie się wydaje, że Forma Roberta Lewandowskiego jest wypadkową dyspozycji całej drużyny, ale jest regularność strzelecka, nie ma takich kompromitujących, irytujących błędów, nie jest duchem na boisku w wielu sytuacjach. Nie tak, O nim odżył. ogólnie, nawet jak się z nim rozmawia, że widać po prostu nową energię, że on odżył. Po prostu I nawet po tej grze Barcelony, z czasami mnie przynajmniej irytującym rafinią z tą jego ostatnią często złą decyzją, no to taka akcja na przykład jak na 3 do 1, no to jest typowa dla Roberta Lewandowskiego do wykończenia. No tak grająca Barcelona też pasuje, myślę. Robert I, I co weszło, myślę, że od początku nowego roku? To znaczy, jak ma sytuację strzelecką, to widzimy Lewandowskiego z Bayernu. Czyli moc, precyzja, dzień dobry, do widzenia. Tak, o tego od niego oczekujemy, prawda? Bez jakichś zbędnych zabaw, przekładanych, często prostsze środki, ale skuteczniejsze. To, to jeszcze a propos dwóch meczów Ukraina-Turcja to są zespoły od nas lepsze. Zdecydowanie lepsze. No ja od Ukraińców wziąłbym, nie wiem, 50% determinacji, mm. zaciętości. Poza tym. A jak... umiejętności też, ale przede wszystkim tego, w jaki sposób. Chodź, jakąś taką. Zabarni, Zinczenko, nie no, panowie, Mudryk, o czym my mówimy. Łunin. Hmm. Łunin w bramce i tak dalej. I tak no. dalej. Łunin, który, Łunin, Benficy, Łunin, który no, jest no? najlepszym piłgarzem Realu Madryt w dwumeczu z Lipskiem. Który, Natomiast Eksplozja tych młodych Ukraińców jest naprawdę w ostatnim roku nieprawdopodobna. Natomiast Robertowi Lewandowskiemu też na pewno życzymy formy strzeleckiej i też będzie bardzo dużo od niego zależało. Ostatnie gole w 2023 roku strzelał gole tylko Mołdawii, Wyspom Owczym i Łotwie w meczu towarzyskim. To jest cały 2023 tak. z rok. Albanią nie trafił, z Czechami nie trafił, więc tylko się rywale na rozkładzie od Mundialu generalnie. Mołdawia, Wyspy Owcze i Łotwa w meczu towarzyskim, więc warto by było strzelić też ważniejsze gole, skoro jest w formie. Pytałeś go o 100 bramek w Lidze Mistrzów, brakuje mu sześciu. Mówi, pacha, triki po sprawie. Nie ma, wita, widać wyraźnie, że celuje w to, że chce to osiągnąć. Chce zasiąść przy tym stole, przy którym na razie się zobaczył Messi i Ronaldo. Ro I on Robert, to zrobi. Robert Lewandowski generalnie nie przywiązuje dużej wagi do rekordów, ale są takie osiągnięcia, które... Widać, że zapadły mu w pamięci i sercu. I to jest m.in. ten rekord Gerda Millera. To jest coś, co nie zdarza się po prostu często. Osobiście mam nadzieję, że Harry Kane go jednak nie pobije. I drugim takim rekordem będzie moim zdaniem właśnie to 100 goli w Lidze Mistrzów, gdzie no zasiadasz do bardzo małego, okrągłego stolika z Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Może to będzie też jeden z tych powodów, dla których on chce zostać w. Nie, bardzo Ale Ty znasz ja pytasz, detale, tak jest to detale kontraktowe, bo to będzie teraz kolejny rok. On będzie zarabiał w tym momencie progresywnie 32 miliony. No to miliony będzie euro. bardzo trudno komuś, nawet myślę, że z Bliskiego Wschodu, być konkurencyjny wobec tej oferty, bo wtedy będziesz mógł mieć tylko wyższą ofertę finansową. Tu będziesz mógł mieć jeszcze wyzwania sportowe. Skoro Liga Mistrzów, to ja mam wielką nadzieję i kiedy go spotykam, tego przekonuję do tego, żeby się zdecydował jednak po Barcelonie zostać. Jest taka liga, która z 40 Stolatka robi króla strzelców, tak zwana Liga seria. A. Fabio Koliarelę, więc przyjdź, nie wiem, do jakiegoś klubu. Giroud poleca. Tak, no to... i, i wtedy mógłbyś na spokojnie ten, ten wynik podkręcić, ustalić ten magiczny. Chciałem zapytać rezultat. o inne 100 goli. Czy czujecie, że jeszcze ta granica 100 goli w reprezentacji go pociąga? Brakuje mu 18. To jest do zrobienia. To są dwa lata, dobre dwa lata. To jest, to, jest, to, jest, to jest kwestia gry do końca mundialu 2:26. I wtedy przechodzisz do historii jako strzelec 100 goli w reprezentacji. Jak Będzie już masz 82. Pewnie, sprawa jest otwarta. Nie tak jak w przypadku Szczęsnego, który powiedział otwarcie, że jak nie zagramy na Euro 2024, no to on się z reprezentacją żegna, więc być może to jest marzec pożegnalny dla wybitnego bramkarza reprezentacji Polski. Natomiast ja też mam takie przeczucie, że, że Robert będzie chciał iść trochę drogą Cristiano Ronaldo, że pograć długo, bo później już nie ma od tej decyzji o emeryturze odwrotu, a jeżeli dobrze się czuje, dobrze się konserwuje, to dlaczego nie i o ten 2026 mam wrażenie będzie jeszcze chciał Oj, gdybyś, mi, gdybyś mnie zapytał, czy będzie grał, powiedziałbym, że bardzo dużo będzie zależało od tego, jak wyglądać będzie Polski Związek Piłki Nożnej i jaki będzie klimat wokół polskiej piłki, polskiej reprezentacji, kto będzie selekcjonerem. Myślę, że jest mnóstwo czynników zewnętrznych, Oczywiście. bo zawsze, zawsze selekcjoner, kiedy największa gwiazda powie, myślę o zakończeniu, może przekonać, bo później często słyszymy, że ktoś przekonał, trener powiedział zostań i piłkarz podjął taką decyzję. Mnóstwo czynników zewnętrznych, a w tym myślę, że momencie, w którym i nie układało się sportowo, bo forma była słabsza, duży wpływ na pewne zniechęcenie i myślenie o końcu miała również sytuacja w polskiej piłce. Oczywiście, że tak. Pytaliście dzisiaj panowie jeszcze o tych. Ja pytałem, wy odpowiadaliście o tych przegranych. Takich przegranych ze względu. z własnej winy. Przegranych ze względu na słabą sytuację klubową, ze względu na słabą formę sportową. I przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przegrany ostatnich tygodni. To jest Paweł Wszołek, który jednak zagrał w obu meczach październikowych u Michała Probierza. W listopadzie był w obu meczach w kadrze, ale już nie wszedł ani razy na boisko. A teraz nie ma go już w ogóle w kadrze. Więc to idzie bardzo mocno w dół. No, dzisiaj przegrywa z Dominikiem Marczukiem o tę rywalizację na prawym. Bahadle, jeżeli chodzi o reprezentację, ale to już jest temat chyba na jutro, bo jutro mamy jeszcze jeden program poranny, w którym już na spokojnie tematowi przyjrze się Maciej Łuczak i jego goście Kuba Polkowski, Marcin Lepa, Dominik Górzak Zapraszamy Was na godzinę dziesiątą, tam już taka analiza bardziej statystyczna, merytoryczna, my tutaj bardziej emocjonalnie podeszliśmy do tematu. Ubie chyba odpadnie jeden no. argument, bo Krystian Bielik kontuzjowany, prawda? Tak, to, co się orientuje. Natomiast też warto odnotować powiedzmy tych zawodników, których braliśmy pod uwagę do pierwszej reprezentacji, że chociażby Kozłowski, Kauziński i Marchwiński są w kadrze u 21 mhm. na te mecze z Izraelem 21 marca i Bułgarią w Chorzowie 26 marca. To też jest ważna kampania. Też wspominałem o tym, że Michał Probierz bardzo tak po ojcowsku podchodzi do tej młodzieżówki, którą opuścił na rzecz pierwszej reprezentacji, więc, więc też bierze mocno pod uwagę ten, ten skład. No Choćby Dominik Marczuk też grał w październiku, w listopadzie jako ważny piłkarz w tej reprezentacji młodzieżowej. On na jednym wachadle, a na drugim Kajetan Szmyt, ale to już rzucam w przyszłość. Dobrze, to to do nie będziemy zabierać chlebu już, chleba, koszulki, koszulki jeszcze jeba. mieliśmy z komentarzem. Tak jest, naszym przyjaciołom bo... z godzin porannych, więc więcej tych dyskusji, analiz ale koszulki? już zostawiamy na dziesiątą, a my jeszcze jak porządni Janusze porozmawiamy sobie o koszulkach. Czyli nie my, tylko bardziej bym, bym chciał poznać zdanie... Właśnie Wyciekły z czatu, jak im się podoba, bo jedni mówią, że nic porywającego. Roman, chyba, chyba nic ten... nie będzie lepszego od Espania 82. No. Wyciekły. Jeszcze nieoficjalne, ale PZPN już zajawia i widać wyraźnie, że to są, to są, te, te, koszulki. To są, to są te koszulki. To są te koszulki. Tomek potwierdza. To są te koszulki. Mi się szczerze mówiąc, ta pierwsza, ta biała. Podoba. Nie wiem, czy tylko będzie jeszcze zakładam, że tak, bo to jest chyba wymóg, tak UF. Tak, FIF, numer. numer z przodu też musi być. Musi być. Więc pod tym znaczkiem jeszcze będzie numer. Wiem, że będzie sesja zdjęciowa. Oczywiście na początku tygodnia reprezentacji Polski w nowych strojach, nowe dresy też już są przygotowane. Generalnie kitmeni już te paczki rozdysponowali w polskim związku piłki nożnej. No i w pierwszym spotkaniu ze Estonią. Tak zawsze. Taka tradycja jest, że w marcu. Przed turniejem już te koszulki są prezentowane. Ja uważam, że te wszystkie koszulki są bardzo do siebie zbliżone. Tak, nie widzę wielkiej różnicy. Powiem Wam, że dzisiaj nie chcę reklamować firmy, która wypuściła kolekcję na Euro 2024 i koszulka Belgów. Nie wiem, czy Radek widziałeś? Piękna. Piękna. Aha. No niestety Włochów nie najładniejsza, ale To też Hiszpanii... jest szablon, natomiast taki bardziej jednak... Vintage, y, trochę. vintage tak bardziej. tak. Więcej jest tam w, w pewnej pewnej inwencji twórczej autorów, mam wrażenie. U nas są one po prostu trochę na jedno y, kopyto. Ale ile, ilu widzów, ilu kibiców, ilu ludzi tyle opinii. Ustał Z jednej się. strony Damian pisze, tak, że wyjazdowa top, a Kasper Mochnacz, że paskudne. Y, po <grym> prostu. Mariusz, Mariusz Sowa pisze, że fajne... Uh, uh... A... <laughs> Kolejny naszych D. widzów D pisze, że, że bida. A też jest kilka głosów, że orzeł powinien być na sercu, a nie na środku. Ale to już są tak. Dobrze, że jest orzeł, bo kiedyś go nie było. To prawda. Kiedyś był popularny piłkarz. W końcu one będą pewnie i tak się prezentowały, jeszcze na żywo zupełnie inaczej niż na tych wypłaszczonych, wykradzionych, gdzieś z tych szwalni. Nie wiem, jak oni to robią, ale generalnie zawsze są te linki internetowe. To specjalne. No, po co? No, żeby podbić, żeby coś się działo. No, wiesz, te koszulki mają się też sprzedawać. Polska nie jest moim zdaniem dużą Dużym rynkiem sprzedażowym. Jest ta strona Na... futi Headlines, footy headline. która Na zawsze wie. zajawia te koszulki. Z tego co słyszałem, to jest jakiś niezły pakt między właśnie Tych tymi firmami tymi tej strony, a Chinami, tymi szwalniami, że za, pewne, Do... za pewną opłatą, drobną. za drobną tak. opłatą wyciekają. Ale muszę powiedzieć, że w ostatnich latach cały przemysł koszulkowy. Stał się pewnego rodzaju ważną branżą wewnątrz piłki. Wszystko, co jest z nimi związane, dyskusja na. Trzecie analizy. stroje klubowe, po prostu wymyślanie takich tych i w tym trzecim. Cały stroju, ten merchandising wokół dużo kultury. częściej teraz się gra w tych trzecich strojach. Tak. Kiedyś to był absolutny wyjątek. Był pierwszy, tak, wyjazdowy, a ten trzeci to naprawdę. A teraz specjalnie, wiesz, dlaczego? Bo duża część kibiców chce mieć z tego sezonu, no, pierwszy to musi mieć. Drugi powinno się, a trzeci, no, no nie no, jak już mam dwa, no to muszę kupić ten trzeci, prawda? No to, to po prostu tak się zrobiło. Ale ja, ja wam powiem, bo obserwuję różne takie polskie second-handy, z których między innymi jest ta bluza. I to, co stało się w ostatnich sezonach doprawdy fascynujące, mogę zareklamować. Kit makeover, tak się nazywa ten profil, gdzie jak masz zniszczoną koszulkę, ze względu na, na, na przetarty numer, nie wiem, na przetarte logo, mhm. jak masz jakąś kultową bluzę, którą wyciągnąłeś z piwnicy, i mówisz, nie no, wstyd w niej chodzić. Tak, jak ta twoja. Tak, jak ta moja. To możesz po prostu te, te elementy ważne, które są zniszczone, doprowadzić do stanu nowości. I ja uważam, że ta branża. To jest dzisiaj jedna z najbardziej dochodowych. Ja to jest 90. 98. 98. Tak jest. No i te kolekcje też lifestyle'owe, oprócz samych koszulek, które wychodzą w zasadzie nowe co miesiąc, co dwa dosłownie, i, i, to I kluby na nich zarabiają to mnie ogromne. Oprócz co, bo czy kupisz w 2018, czy 2020, czy 2022, czy 2024, to nie wiem, czy zauważysz różnicę w koszulce reprezentacji Polski drastyczną. I to jest rzeczywiście pewne. Rozczarowanie. Jeden z naszych widzów, Dariusz Ostaszewski, pisze: mniej gadania, a więcej grania. Więc my już twoje gadanie na dzisiaj kończymy. Przypominam Jesteśmy akurat no, od tylko. gadania. Pamiętam tylko, że jeszcze, jeszcze tak sobie spojrzałem, czy na pewno Włochy, Francja, ten finał i chyba dogrywka Roberto Baggio minimalnie spudłował i tak pokaz pokazywał. Jeszcze to był jego pożegnalny mundial, a to mój ulubiony piłkarz. Tak mi się przypomina. Musisz kiedyś taki kucyk sobie wyhodować. Codino. Codino. A to mogę powiedzieć, bo próbowałem przeprowadzić rozmowę z Roberto Baggio i bardzo kulturalnie odpowiedziała mi jego córka. Valentina napisała w mailu, bardzo ciekawie, że codziennie dostają mnóstwo propozycji o wywiad z Roberto Baggio, aby nikogo nie zawieść. Wszystkim odmawiają, ale gdyby była jakaś konieczność podpisania koszulki, czegokolwiek, to podaje adres, ponieważ codziennie też do domu Roberto Baggio ludzie z całego świata wysyłają rzeczy, a oni bardzo cierpliwie wszystko podpisują i odsyłają w świat, więc klasa podpisują, tak? Znaczy, w sensie on podpisuje, a... Trzeba kiedyś umówić z Markiem Koźmińskim, że nam go wystawi na, tych, na polowaniu na kaczki, które... Baggio które chce zastrzelić? Nie, 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 spokojnie. bardziej przyjeżdża do Polski polować na kaczki. Aha, tak? tak. To Mariusz może może to pojechać. Proszę bardzo. A dobra nie, wchodzimy. dobra, nie wchodźmy w to. Eee, wchodzimy, wchodzimy za daleko. Partnerem, partnerami naszego dzisiejszego gadania e, wieczornego, a w zasadzie już nocnego, jest po północy, byli Samsung i Media Expert. Kibicujemy? razem z telewizorami. Ciekawe to, to hasło. Jutro dalej dyskutujemy o powołaniach Michała Prowieża. Kto wie, może na dobry początek tego programu Maciek i jego goście jeszcze raz odsłuchają te przemowę Michała Prowieża. Idzie w ślady, naprawdę takie najlepsze ślady Adama Nawałki tym nagraniem nasz selekcjoner. Przeciekawa to była figura. zapraszamowa tylko tutaj mi komplement prawi. Włodarczyk na Baggio byłeś za młody. Nie, co? Niestety, nie. Co? Niestety nie. Paweł Stańko dodaje, nie dziwne, że już wystarczy, skoro gadacie od wczoraj. Dokładnie. Siedem minut, od, siedem minut po północy. Dziękujemy wam bardzo za dzisiaj, a jutro jeszcze moi drodzy, no bo w międzyczasie jak tej naszej gadaniny grali też piłkę. Te wszystkie mecze Ligi Europy, Ligi Konferencji się pokończyły. Bayer Leverkusen jest absolutnie niesamowity. Dalej gra Nikola Zalewski, Jakub Moder pożegnał się z Ligą Europy, ale wraca do reprezentacji Polski. Więc jutro również mamy losowanie to od godziny 11:30 specjalny live Samuel zaprasza jego goście, będzie losowanie ćwierćfinałów i całej drabinki Ligi Europy. Ligi Mistrzów przede wszystkim od godziny 12, później Ligi Europy, Ligi Konferencji, niestety już bez polskich klubów, ale nadal z reprezentantami Polski, Robert Lewandowski, Jakub Kibior w lidze mistrzów, więcej Polaków w innych rozgrywkach. Na tę transmisję też Was, też was serdecznie zapraszamy. Tomasz Wodarczyk. Dziękuję, ja zapraszam jeszcze, odpalcie sobie po tym live wywiad z Robertem Lewandowskim. Serdecznie zapraszam. I też Mateuszowi przy okazji chciałem pogratulować jego dokumentu o rodzinie Matiego Kasza, bo Jeden jest... Jeden zarzut. Rzecz Aha. wybitna. Mimo nie, 45 myślę, że za duży, a teraz Tomek. Jak, teraz dostęp... to jak nie dostaniesz za to jakiejś nagrody, to się wkurzę. Ale teraz ]mondki. musimy pójść za ciosem i zrobić historię fryzjera i tutaj Roman, jako dziennikarz Przeglądu Sportowego, to naczelny za czasów, którego była ogłoszona lista fryzjera, musi pomóc, Jan nie... więc i Antoni Bugajski. Jan to Jan to closet, tak, 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 więc tak. To, to myślę, że to może nam wykręcić więcej niż 20 tysięcy. Spokojnie. Spokojnie, zaraz się Historia celowaków, to jest coś niesamowitego. Ja jeszcze nie obejrzałem, no ale ja ja jestem, obejrzę. Ja jestem człowiekiem z Kresów. Mój tata jest z Kresów, z Wołynia, z Równego, więc rozumie to wszystko, bo widział to jako dziecko. Także muszę powiedzieć, że obejrzę w pierwszej wolnej chwili, zalajkuję i subskrybuję już kanał. Kliknij pięć razy, żeby było więcej. Ale muszę wam powiedzieć, że arcypolska historia, bo jak tak widziałem zajawki, to są takie historie arcypolskie. Nawet jeśli ten sam Kesz pewnie ma małą świadomość tego, co ci rodzice, dziadkowie, dziadkowie, dziadek tak, ale przeżywali, no to jednak to jest arcypolska historia. I ta polska um, historia później w Anglii też jest bardzo smutna, bo to byli obywatele drugiej kategorii. Bardzo ale to bardzo wiesz, co tak się dzia działo z dywizjonem 303 y, pilotami Spitfire'ów i harikanów, którzy tak mało zrobili tak wiele dla tak wielu, jak to. Winston Churchill powiedział, a na koniec, oni nie mieli z czego żyć. Rozumiesz, to jest po prostu coś nieprawdopodobnego, jak bohaterowie II wojny światowej, którzy powstrzymali Hitlerowców, Niemców, no później byli traktowani przez los i przez państwo nawet. No a my doceniajmy naprawdę, w jakich czasach żyjemy, bo słuchając tych historii z filmu Mateusza, to aż się włos jeży na głowie. Jeszcze raz polecamy i. Zapraszamy. Roman Naprawdę w Futbolu, a Mateusz jutro na Empoli Bologna, tak? Ci! Proszę bardzo. Ci, si, klar. E, dziękujemy Wam bardzo. E, zachęcamy Was do subskrypcji meczyków. Kto jeszcze tego nie czyni, jutro bądźcie z nami od wczesnych godzin, no nie takich wczesnych, ale od godzin porannych, e, bo kolejne programy na żywo, fascynujące materiały, wideo, reportaże, również u nas. No i co, i czekamy na, na reprezentację, czekamy na kolejne spotkania. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Do zobaczenia.